Halo, halo, witam wszystkich. Czy to się nagrywa? O, ale walnąłem. Chyba się nagrywa. Dobra, ja siebie widzę. Stan transmisji dobry. Czat, ktoś jest? O, League of Minecraft 2.d. Siema, witam cię. League of Minecraft 2.d. Jesteś pierwszy. Yo, Rafatus, jaki Rafatus? Porąbało wam się coś. Ale dali nowe opcje. Ale zarąbiste opcje na usuwanie komentarzy z altem, nie wiedziałem. Dobra. Znów tak wcześnie? Jak wcześnie? Jest w 17:30. Najwyżej troszkę dłuższy będzie stream, chociaż nie wiem, zobaczymy. Siema, siema wszystkim, witam. Where's Rimworld? Nie ma Rimworld. April Fools już robiliśmy, ludzie, i to dwa razy. Rimworld nie ma, a Rimworld będzie jutro. Miałem dziś nagrywać, ale mi wywalało prąd i się wkurzyłem i... nie nagrywałem Rimworld. A Darkwood nagram, nie wiem sam. Chyba teraz weekend, jak nikogo nie będzie. Już nie. Wszyscy będą. Zobaczę. Muszę wyłączyć głupie powiadomienia z Facebooka, bo mi piszą z grupy. Dobrze, już jest. O, co tu się dzieje? Marcin Rubach! Nowy wspierający na sam początek streama, nawet nie zaczęliśmy grać. Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Żółwik dla ciebie. Dzięki wielkie za wsparcie. Poproszę o serduszka dla nowego wspierającego. I jeszcze raz ci przypominam, Marcinie, jeżeli chcesz wejść na naszą grupę Discordzie, wejdź sobie w opcję, w mój kanał, społeczność i jest post widoczny tylko dla was, dla wspierających i tam już jest wyjaśnione, co musisz zrobić, żeby dostać zaproszenie na Discorda. Dziś późno możliwe, że będziemy grali na Discordzie właśnie ze wspierającymi jakieś kalambury na kurniku albo w Lola, nie wiem, Lola nie mam jeszcze na kompie, więc średnio. Dobra, chyba wszystko działa. Brains Challenge zaraz będziemy robili. Ja jeszcze puszczę testowego donajcika. I... chyba wszystko będzie działało. Kurczę, z źle strony odpaliłem, przepraszam was na momencik. Tu mam jedną. Tu mam drugą. Testowa wiadomość, nie jestem robotem. I bach. Dobra, testowa wiadomość jest, wszystko działa, więc możemy grać. Ja już sobie odpalam czat, już mam wszystkie statystyki. Robimy challenge Brains. Pamiętasz tego typa, co wyzywał na Discordzie? Tak, pamiętam. Pana Surwa. I pan Surw nie dostanie już zaproszenia na Discorda. Bo to, że ktoś płaci, nie znaczy, że może robić wszystko, co mu się podoba. Hej, hej. A, kamerka, rzeczywiście, dziękuję. O Jezus, ciągle zapominam. Już jest mała, już można grać. Gramy Challenge Brains oczywiście, gramy jako Blue Baby. Czyli będzie trochę problematycznie. Jeżeli jakimś cudem dostaniemy Pyromaniaka, ale nie wiem nawet jak mielibyśmy go dostać, no to nagle jesteśmy w stanie... jecie! Nagle jesteśmy w stanie przejść ten challenge bez żadnych problemów. Czemu top donate jest dwa razy Phobos77? Bo raz wysyłał Phobos EF... to nam nic nie da, jeszcze speeddowna nam da, to nie. To nie chcę tego. Bo Phobos raz wysyłał z F z małej, a drugi raz wysłał z F z dużej i jest dwóch Phobosów. Zero Talks YouTube, dam tobie donate, bo jak daję alienowi, to nawet nie wyskakuje, a hajs zabiera. Aha! No to dziękuję ci bardzo, Zero Talksie. Żółwik dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. Ja wyświetlam, a hajs również zabieram. Nie wiem, poszukam tutaj treasure roomu, wątpię, żeby były. No raczej na pewno nie ma, no bo wtedy ludzie by tylko grali ten challenge i... rerollowali sobie pierwszy treasure room, aby znaleźć pyromaniaka. Mimo wszystko... i tak, przejdę się po piętrze. Może kolejny jakiś kamień z X-em, dostaniemy coś w tym stylu. Dobry wszystkim, witamy Majonez Kappa. Refektor Robot, czemu jestem robotem? Czy będzie dziś coś innego niż Isaac? Raczej nie. Zły pomysł. Dziś tylko Isaac. Na jutro postaram się nagrać Rimworld, kolejnego Isaaca, tak jak mówiłem. Chciałbym znowu wrócić do codziennego nagrywania Isaaca. O Jezu, jaki głupi pokój. Nie wiem, czemu to powiedziałem z takim akcentem fiurskim. Pokój głupi. Dobra, idziemy dalej. Lofciam cię, dzięki tobie zjem sobie oglądając streama, a się cieszę, smacznego Radon. Jak tam idą challenge? Dopiero zaczynaliśmy. Dopiero zaczęliśmy.
No mamy brainsy, więc pewnie będzie trochę trudno. Czym nagrywam? Tak, OBS-em. I w ogóle, i to czym nagrywam, to jakiego mam kompa, jeszcze raz przypominam, wszystko jest wypisane w informacjach o kanale na moim profilu na YouTubie. Mamy w ogóle Ball of Bandages. Ball of Bandages jest akurat świetne na ten challenge. Bo mamy możliwość zadawania obrażeń przeciwnikom oprócz Bob's Braina, a to jest mega przydatne. Kiedy Fortnite? Nie mam procesora do nagrywania Fortnite'a niestety i nie mogę go nagrywać po prostu. Nie wyciąga mój komputer. Także Fortnite'a raczej wcześniej nie będzie, a nie planuję nawet w jakimś najbliższym czasie kupić nowego procka, bo miałem zbierać na laptopa. Teraz jeszcze chciałem dziewczynę zabrać do Krakowa i już w ogóle. I czekam raczej na Zena 2. O nie, tylko nie Fortnite. Co wy macie z tym Fortnite'em? Bardzo fajna gierka. Jak to w życiu do mnie nie dotknęło? To ma za duży zasięg eksplozji. Będzie problem na tym challenge, naprawdę nie mały. Jeżeli jeszcze przeciwnicy nam zadadzą obrażenia, to pół biedy, bo oni zadadzą nam pół serduszka. A jak sobie zbijemy zdrowie za pomocą Bob's Braina, no to jest trochę słabo, bo całe serduszko nam spada. O, to jest fajny pokój, przeciwnicy się z nami zabili. Nie wszystkie kamienie, Cold Space może być. No niby tak, ale to zajmie tyle czasu, że masakra. Kupię Soulhearta, idziemy dalej. No powiedzmy, że jest dobry, ale też minusem tego przedmiotu, że jest taki, że jak jest blisko, podejdziesz z tym orbitalem, to dostaniesz damage. Boże, ale zagmatwanie powiedziane, ale zrozumiałem. Zirtox, nie chce mi się challenge'ów robić. Robiłeś już challenge Guardian? Szczerze mówiąc nie wiem, zaraz sprawdzimy. A dziękuję ci bardzo Zirtoxie za kolejnego donajcika, żółwik dla ciebie. Czy robiłem challenge Guardian? Prędzej pytanie do widzów nawet jak do mnie, bo ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jak ja mam to? O, dotknąć, dobra. Dobra, dobra. Ale ten pokój jest beznadziejny. Chciałbym się dostać do tej skrzynki, to jest niemożliwe teraz. Dobra, zróbmy coś takiego i one będą kręciły się w kółko. Jeszcze gorzej, teraz to już nie, idę stąd. Zostawiam tą skrzynkę, mam to gdzieś. Ale mnie wypchnął, no nie, jestem za wolny. Wow, Malina aka Paweł, na dobry start live'a i czy gramy dziś w coś? Dziękuję ci bardzo, Malina. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie, wielki też dzięki za wspierającego. Tak jak mówiłem, będziemy chyba grali w kalambury, może na Discordzie, w sensie na kurniku, z ludźmi z Discorda. O Jezu, nie, tu, oje, jestem głupi. I możliwe, że w CS-a bym sobie pograł dzisiaj. Donek, Marcin, Rubach, oglądam cię już chyba od 2 lat, mało się udzielam, bo zazwyczaj do snu. Ale myślałem, że wypadałoby się odwdzięczyć za miło spędzone wieczory. Dziękuję ci bardzo, Donek, Marcin, Rubach, coś kojarzę. Dziękuję ci bardzo, żółwik dla ciebie. No i mam nadzieję, że tak jak w większości moich widzów, dobrze mi idzie usypianie ciebie. Boże święty, czemu mi wszyscy mówią, że mam głos usypiający i ludzie przy mnie chodzą spać? To jest masakra. Zaryzykuję. Speedupa. Co nam zwiększyło? Szczęście, zasięg. Wszystkie statystyki nas nie obchodzą, bo i tak nie strzelamy, więc speedup mnie w tym momencie tylko interesuje i zdrowia więcej. Walka z Krampusem, o nie. Znaczy, jak dostaniemy głowę Krampusa, to jest super. Lamp of Call słabo, świetnie. Oczywiście dostaliśmy Lamp of Call, które nie działa chyba na Bob's Brainie, jestem prawie pewny. Same dobre rzeczy, świetny challenge, idziemy dalej. Jezu, Malina, jak u ciebie burżuazja taki donate dać? Pisałem na Discordzie, że idealnie przed snem, to masz teraz potwierdzenie w donate, dokładnie. Grasz w CS-a, jaka ranga, Ryfek? Nie grywam w CS-a za bardzo, jedynie grałem ostatnio trochę skrzydłowych z czarnym i na skrzydłowym wbiłem rangę. Tą trzecią od końca, w sensie trzecią najlepszą, nie wiem, ten orzełek w laurach, coś takiego. Niektórzy chcą linka do Discorda, ale nie dostaną, przepraszam, bo link do Discorda jest tylko dla wspierających. Nie ogarnę, nie wymoderuję Discorda dla wszystkich. Poza tym chciałbym jakoś się odwdzięczyć wspierającym. To jest niemożliwe, naprawdę. Wymoderowanie Discorda dla większej ilości osób nie ma szans.
Lem. O, możliwe, że tak. Jakie mam auto? Nie mam. Nie mam samochodu. Jeżeli jeżdżę samochodem, to tylko samochodem moich rodziców i to z Renault Captur. Samochodu, którego z całego serca nienawidzę. Nie przepadam za nim. Bo i słaby silnik i się rozpędzić nie da tym. I cały trzeszczy, jak się głośnej muzyki słucha. No ale to jest plastikowe Renault, czego się spodziewać. Tutaj masz pewność, że osoby na Discordzie to powiedzmy normalne osoby. Znaczy pewności nie mam. To też nie jest tak, że mówię. Każdy, kto jest, kto ma wspierającego i chce być na Discordzie, na tym Discordzie będzie. Tak jak ostatnio mieliśmy przypadek z wspierającym, który wyzywał innych. No to czegoś takiego tolerować nie będziemy na Discordzie i nie będę ludzi zostawiał tylko dlatego, że tam płacą 15 zł miesięcznie. Ale no mówię, no dla mnie ten mały Discord to już jest coś do zarządzania. O Jezu, Malina, co ty szalejesz dzisiaj? Malina, jaka pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. No ofensywek, bo świetnie nagrywasz, a co do odwdzięczenia to wystarczy, ale to jest dobre. Dziękuję ci bardzo, Malina, po raz kolejny. Żółwik, dla ciebie ogrom miast, dzięki za wsparcie. A mówisz, że dobranoc to co? To nie będziesz z nami grał później chyba, tak to. Rywciu, kiedy Darkwood? Tak jak mówiłem, pisałem w paru komentarzach ostatnio, no muszę to nagrać, jak nikogo nie będzie w mieszkaniu, a ciągle ostatnio ktoś jest w mieszkaniu. Ale Darkwood będzie. Może troszkę rzadziej jak inne serie, ale na pewno się będzie pojawiał, więc się o Darkwooda nie martwcie. Ja na pewno kupię kompas. Witam Majka. Wiecie co, może sobie rozszerzę troszkę ten czat, bo mi szybko znikacie, jak dużo osób pisze i dużo wiadomości potrafię przeoczyć. Lipacz Gaming. Kurde, Piotr, jakiego ty tego laptopa chcesz? Czy mogę z tobą zagrać w CS-a? Pozdrowisz mnie, Majkę Puchejka, Serka? Będę ci bardzo wdzięczny. Pozdrawiam cię, Lipacz, pozdrawiam Majkę Puchejka i Serka. Żółwik, dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. Ja komputer jeszcze nie wiem. Myślałem, żeby kupić jakoś niedługo tego laptopa, ale teraz też były te targi CES w Las Vegas. Wyszło sporo nowych lapków. Będzie duże odświeżenie, jeżeli chodzi o cały ten segment mobilny. Więc chyba zaczekam, aż wyjdą nowe do sprzedaży w Polsce i coś tam kupię. Myślałem na razie nad HP Omen 15 z GTX-em 1060, ale możliwe, że w tej cenie będą teraz GTX 2060. Chociaż to jest dla mnie troszkę nienormalne, nie wiem jakim cudem to ma być. Tak, ale kto wie. Sądzę, że za jakieś 5 koła lapka kupię. Tak, żebym już mieć spokój i żebym mógł nagrywać normalnie odcinki. Jak mnie nie będzie w Łodzi, żebym mógł je wrzucać codziennie, nawet jeżeli będę u rodziców. Ile challenge'ów dzisiaj? Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, ale to jest bardzo fajny przedmiot, w ogóle aktywny, zwiększa nam szybkość poruszania się i latamy. O Jezu, no nie, jak ja tu dotrzymałem obrażenia, co za chamstwo. Nie biorę nic, bo mnie po prostu nie stać, nie mamy zdrowia, idziemy do curse roomu, a potem na kolejne piętro. Czy jadłem już coś? Tak, nażarłem się przed tym streamem frytek i paluszków rybnych z... nie paluszków rybnych, tylko nuggetsów z ryby, o. Malina, jak ty chyba masz prestiżową robotę, żeby tyle hajsu dawać? No chyba tak. Malina dzisiaj szaleje. Czemu nie mogę wyjść z tego pokoju? Kiedyś się dało wychodzić. Nie fair. Dobra, idziemy stąd. Idziemy na kolejne piętro. I rzeczywiście możliwe, że pójdziemy do Angel Roomów. Ile ważę? Z 80 kilo jakoś. Ja mam dzisiaj kolędę w domu, jestem obsrany, bo rodzice sobie gdzieś pojechali i powiedzieli, że jak nie wpuszczę księdza, to będzie ze mną źle. A czemu się boisz księdza? Wpuść, Jezu. Ja jestem zły, bo u mnie chodził ksiądz po kolędzie i nie przyszedł do nas. Nie, myślał, że to są same biura u nas w klatce i tu już nikt nie mieszka, więc do nas po prostu nie przyszedł. I to już drugi rok z rzędu i mi smutno, bym z chęcią księdza wpuścił do... mieszkania i pogadał. Dobra, wejdziemy sobie na walkę z minibossem mimo wszystko i zobaczymy co tam będzie. By the way, ostatnio zastanawiałeś się nad Slay the Spire, szczerze polecam i to wcale nie jest gierka na krótszą serię. Tak, wiem i nadal się zastanawiam nad tym Slay the Spire. Fajnie ta gierka wygląda, coraz bardziej mi się podoba. Ale no mówię, najpierw muszę skończyć RimWorld. To RimWorld mi jeszcze troszkę czasu zajmie. Sądzę, że jeszcze troszkę odcinków z RimWorld się pojawi, zanim zakończymy serię. A potem zacznę myśleć nad nowymi seriami.
Raz na jakiś czas też coś głupkowego może się trafić. Ostatnio ściągnęliśmy, znaczy ostatnio, wczoraj kupiliśmy z Czarnym, jak był u mnie, imprezowaliśmy. Jak to się nazywa ta gierka? Stick coś tam fighting? Stickman fighting? Nie wiem. Takie patyczaki chodzą i się biją. Ciekawe, śmieszne, można w to sobie kiedyś zagrać tak dla beki i zmontować z tego coś zabawnego. Serio to cię nie zabiło jeszcze? Ech. Jeszcze jeden boss? No nie, mega fati. Jakbyś puścił księdza do pokoju Loczka, to byś miał drugiego księdza znaleźć, żeby po grze podprawił. O Boże, takie true. Tak, to jest fajne, mogę z tobą zagrać jak chcesz. No jak będziemy na pewno z Czarnym grać, to się odezwę na Discordzie, czy ktoś gra z nami. Bo tak w dwóch się śmiesznie gra, ale wydaje mi się, że zdecydowanie ciekawiej byłoby, jakbyśmy mieli jeszcze parę osób do gry. Ja Slade Spire kupiłem od razu po premierze i jest to całkiem fajna gierka do pogrania, ale czy do nagrywania, to nie wiem. Ja widziałem, że Northern Lion ciśnie ostro z tego serię już od naprawdę dużego czasu. Boże, jak te Super Troll Bomby mnie niszczą. Z masakra. Nie mogę się doczekać wyzwania w twoim wykonaniu. Ale jakiego? Tu już teraz gramy wyzwanie. Kiedy Rimworld? Postaram się na jutro nagrać. Mówię, teraz mam w planach dużo tych gierek. Tylko żadnych pewnie szybko nie nagram. I planuję po Rimworld właśnie to Slay the Spire. Może Oxygen Not Included. Co ja robię w ogóle? Oxygen Not Included. To Slay the Spire, Factorio, coś w tym stylu. Naprawdę masa tego jest. Cards Against Humanity na Discordzie dla wspierających i odcinek z tego. O nie! W życiu z tego odcinka nie zrobię. Ja jestem family friendly, więc Cards Against Humanity razem ze wspierającymi ostatnio było bardzo nie family friendly, więc nie ma szans. Serii Slay the Spire polecam Rapsodiego, to nie reklama, w setkach on już to wrzuca i się fajnie ogląda. No ja z tych takich właśnie roguelike'ów zawsze oglądałem Northern Liona i pewnie całe życie będę. Spoko, gościu. Nie, to są te grzyby. Ten przedmiot to jest przekleństwo. Idziemy dalej. Zagraj w Factorio, super dużo odcinków. No właśnie, tylko to Factorio też jest taką grą do oglądania średnią od pewnego momentu, bo na początku rzeczywiście tam się dużo dzieje, dużo się rzeczy robi. Ja nie mam przedmiotu aktywnego, jestem debilem. Ale od pewnego momentu Factorio jest rzeczywiście problematycznie. Poza tym chyba ciekawiej by było, jakbym w Factorio grał z kimś, a nie solo. Następny donate, jak wrócę do domu. O, ja cię kręcę. Malina, co ty dziś po prostu robisz? Szalejesz. Idziemy szukać Secret Room. Znaczy szukać, otworzyć je, bo już wiemy gdzie są oczywiście. Też polecam grę na odcinki Ori and the Blind Forest. Bardzo fajna gra, a szczególnie oprawa muzyczna. Grałem i gram, można powiedzieć, że nadal. Nie wiem jak tu mam nie otrzymać obrażeń, jest. Już czytam, no i się wydarzyłem. Kaiser.pl, pierwszy donate dla ulubionego youtubera, stream obejrzę potem, 10 zł. Dziękuję ci bardzo, Kaiser. Żółwi dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Mam nadzieję, że ci się spodoba oglądanie po czasie, po tym streama. Wezmę Pertrow ze sobą. Ale tu było blisko. Co mówiłem, grałem w Ori and the Blind Forest. Po wyczyszczeniu drzewa życia jakoś przestałem i jakoś nie mogę do tej gry wrócić. Ale rzeczywiście bardzo fajna, polecam, jak ktoś lubi takie platformówki. Bardzo fajna giera. Zdążyłam na stream. Witam, Agu. Mi się bardzo z roguelike'ów spodobał For the King. Polecam. A to nie słyszałem nawet. Obiecałem, że na GTA ci wyślę. A, ale ja nie chcę GTA. Chociaż może wypadałoby w końcu kupić to GTA 5. Już tyle osób przegrało, już tyle osób się tym zachwycało, a ja nadal to nigdy nie zagrałem. Oglądam Kubę Klawitera, zaraz na jakiś czas coś tam u niego obejrzę, mam go zasubskrybowanego. Nie wszystkie oczywiście odcinki. Ale tak. Znam, lubię i czasem oglądam.
Dzięki Bogu. A nie, ale to zabolało. Ale to zabolało. Dzięki Bogu mamy Halo. Perfra mamy ze sobą. I ja zmieniam oba te przedmioty. Mimo, że Biblia by się przydała. Zastanawiam się, co zrobić. Tutaj musimy dotrzeć tylko do Isaaca. I się zastanawiam, jak to zrobić. Czy chcemy zmienić dwa przedmioty w Angel Roomie? Czy chcemy wziąć Biblię? Chyba zmieniłbym Biblię na coś śmieszniejszego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy Perthro. No to się rzadko, to się często nie zdarza. Przecież tak naprawdę, co ja mogę dostać ciekawego stąd? Nie, no muszę wziąć Biblię. Muszę wziąć Biblię. Ja nie mogę nic ciekawego dostać z Angel Roomu tutaj, oprócz Biblii. Tu nie ma dużo dobrych przedmiotów, więc Biblię weźmiemy, to zmienimy. Po co mi to? Czemu ja to dostaję na challenge'ach? Rafi, elo, dam ci zaraz następne 15. Aha, dzięki za info. Dziękuję ci bardzo, Rafi. Żółwik, dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. Co to ma być? Chamstwo w państwie. Weźmiemy dla Becky, Sacred Heart. Zupełnie przedmiot, który nic nie robi. Dlatego właśnie wziąłem Biblię, bo przedmioty jakieś jak Sacred Heart nic nie robią, bo nie umiemy strzelać. Ale chamstwo. Dobra, idziemy sprawdzić resztę runek. Berkano od razu użyjemy, Degas od razu użyjemy. Ja wezmę ze sobą Jokera na kolejne piętro. Mimo, że Algis by się przydał, to wolę mieć kolejny David Room albo Angel Room. Co to za challenge? To jest challenge Brains, w którym nie możemy strzelać i możemy tylko wypuszczać mózgi. Czyli nic ciekawego. Idziemy dalej. I po co gadają, że będzie następny donate? Nie będzie niespodzianki. Dobrze, będę wiedział. Curse of Darkness. Skrzynki czerwone będę otwierał zawsze chyba. Możemy z nich dostać Soul Hearty, a ja Soul Heartów bardzo na tym challenge'u potrzebuję. Nie wiem, czemu nie mogłem wypuścić mózgów. Ale by się jakieś Rotten Baby przydało w tym momencie. Mamy naprawdę niezłe obrażenia dzięki temu Sacred Heartowi. A ja mam mega problemy z takimi moimi przeciwnikami. Jak nie mogę na przykład... Nie mam już ładunku na Bob's Brainie. Wtedy bym właśnie zabijał ich za pomocą muchy z Rotten Baby. Czy nagram film z diabeł? Nie wiem, możliwe. Vicelord, witam, to mój pierwszy donate w życiu i daję go mojemu ulubionemu youtuberowi. Kurczę, dziękuję wam, ale mili dzisiaj jesteście. Vicelord, czy Vicelord, nie wiem. Dziękuję ci bardzo, Żółwik. Dziękuję ci bardzo za wsparcie, Żółwik, dla ciebie. Tech X pozwala ci strzelać nawet z bandaną na oczach. Naprawdę? Rafi, jak mówiłem, tak zrobiłem. Przez uzwykłe, ale mnie to nie obchodzi. Dziękuję ci bardzo, Rafi. Żółwik, dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. Szalejecie dzisiaj, naprawdę szalejecie. Wejdziemy sobie do Curse Roomu, czemu nie? Sprawdźmy, co tutaj mamy. O, ale bomby mamy samonaprowadzające dzięki Sacred Heart. No to jakiś plus jest. Na pewno nie pozwala. Też mi się wydaje, że nie można strzelać, mając nawet te keks. To by było troszkę dziwne. Rozpieszczacie go tylko. Dobrze. Styczeń to najgorszy miesiąc na reklamy z YouTube'a. Jest 4 razy gorszy jak grudzień zazwyczaj. Także w tym miesiącu dużo będę streamował. Kiedy Enter the Gungeon? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jakoś bardziej mi się chce ostatnio grać w Isaaca. Czarnego muszę zaprosić. Muszę grać w koopa z Czarnym. Jakby był teraz na weekend, może bym go zaprosił znowu. Jakbyśmy nagrali Enter the Gungeon w koopie, byłoby spoko. Boże, nie mamy kolejnego ładunku. Najlepszym przedmiotem w tym momencie to wydaje mi się, byłby mały Brimstone z Devil Roomu. Dlatego też się średnio jakoś cieszę na perspektywę Angel Roomu. No bo się zastanawiam naprawdę, co dobrego moglibyśmy dostać z Angel Roomu. Tam nie ma chyba familiarów strzelających. Moglibyśmy dostać jedynie Guardian Angela, coś w tym stylu. Ten orbital, który się kręci 50% szybciej jak inne. Miecz moglibyśmy dostać. Ale oprócz tego naprawdę nie mam zielonego pojęcia. O, nie mamy kluczy. Okej.
Ile challenge planujesz zrobić na streamie? Nie wiem, tyle aż znowu zgłodnieję. Zobaczymy. Albo mnie plecy zaczną boleć. Już mnie troszkę bolą. Nadal mam te problemy z plecami. Nie wiem, co z nimi robić po prostu. Koleżanka mi polecała tak samo jak ktoś od nas z Discorda. Ktoś ze wspierających, nie pamiętam już kto mi pisał właśnie, żeby pójść do lekarza rodzinnego i przepisują na normalnie masaże refundowane, coś w tym stylu. Ciekawa sprawa, nie wiedziałem nawet, że coś takiego jest. A możliwe, że rzeczywiście by się to przydało. Michał, wszyscy dają, to nie chcę być gorszy, co prawda kupiłem w końcu Nordgarda, ale coś zostało. Hajs dla najlepszego youtubera się należy. Boże święty, dziękuję wam. Dziękuję tobie również, Michał Żuwik, dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. W Nordgarda właśnie wczoraj dużo graliśmy z Czarnym, ale po prostu rozwaliliśmy. Graliśmy 4-4, fajny meczek. Polecam wam wszystkim Nordgarda, bardzo fajna giera. Mam kluczyk, wrócę się do sklepu, może tam będzie Soulheart. A ta laska wystająca od ciebie nie będzie działać. Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. No to ten Ryfek, jak tak dalej pójdzie, to GTA będzie. Ale jakbym chciał GTA, to już je dawno kupił. Ale chyba zaczekam rzeczywiście na jakąś promocję. Jak będzie jakaś promocja na GTA, to aż... No nie wypada nie kupić, bo... Ostatnie GTA, w które grałem, to było San Andreas. Przed tym grałem w Vice City, w dwójkę chyba. GTA zawsze lubiłem. GTA 5 strasznie dużo osób chwaliło, więc teraz tak po takim czasie zgarnąć już popatchowane wszystko nam za jakąś małą cenę, to chyba nie najgorszy pomysł. Do fizjoterapeuty może, no możliwe, Ryfek się starzeje. Nie, po prostu lamię i siedzę przed kompem za dużo. Incubus, o Incubus byłby dobry, Succubus. No, w David Roomie naprawdę jest sporo przedmiotów, które są dobre. Dlatego, no mówię, średnio mi się widzą po prostu Angel Roomy. Co tu się stało? Użyłem przedmiotu aktywnego, już zacząłem lecieć, jeżeli się... No! I wleciałem akurat... Ale chamstwo to jest, nienawidzę Bloata. Na tym challenge'u to już w ogóle. Ale dobra, udało się. Z Angel Roomu ten trójząb. No, możliwe, żeby się przydał. Nic ciekawego. Latanie i strzały spektralne, my i tak latamy, a... To nie pamiętam, co to robi. To są chyba ci jeźdźcy apokalipsy, którzy są słabi. Więc dam sobie spokój, lecimy na kolejne piętro. Dzięki Bogu mamy Biblię, więc ja się w ogóle nie muszę martwić teraz o walkę z matką, o walkę z It Lives. Więc naprawdę, to był mega dobry pomysł, żeby jednak tę Biblię wziąć. Nie ma co zmieniać przedmiotu w Angel Roomie. Było wziąć Seven Seals, to dropi, to respi mnóstwo much. A to szczerze mówiąc nie wiedziałem. Jak to dokładnie działa, jeżeli ktoś mi może powiedzieć? Bo ja wiem, że ci jeźdźcy apokalipsy się pojawiają, ale co oni robią dokładnie, to ja nigdy nie wiem. Seven Seals daje ci 7 jeźdźców, którzy pojawiają muchy. Aha, no to rzeczywiście, mogłem to wziąć. Frytek, jak masz opaskę, a pikniesz brimstone, to normalnie strzelasz brimstone. No na pewno nie. Nie ma szans takich. Na challenge'u, gdzie mamy oczy zasłonięte i weźmiemy brimstone czy tam tekex, no nie ma szans, żebyśmy strzelali normalnym brimstone'em albo tekex. Każda pojawia inne muchy. Pewnie coś w stylu tych Locust of Conquest, Locust of coś tam, tak? Do jakiego bossa masz przejść? Jeżeli dobrze widzę, to do albo walki z szatanem zwykłym, albo do walki z Isaaciem. Nie umiem nigdy rozpoznawać polaroida od negatywu na tych ikonkach. I ciągle sobie zadaję obrażenia. Co za challenge? To jest challenge Brains. Ryfek obroża na Bob's Brain. Co? Nie rozumiem. Nie za bardzo lubię używać tego przedmiotu aktywnego, który mamy. Lubię go, bo jest w stanie nam zablokować obrażenia. Ale nie lubię go używać, bo czasami nas po prostu wyrzuci pod ścianę obok przeciwnika i tam bardzo łatwo jest otrzymać obrażenia. Ale ja chcę iść do tego sklepu, mamy tak dużo pieniędzy, ja muszę do tego sklepu wejść. Mamy jeszcze dużo bomb. O, super, idealny pokój. Soulhearty jakieś może? Idziemy do sklepu.
Witajcie czaty. O, witam, chora abominacja. Boże, pamiętam, że się inaczej nazywałaś. Już zapomniałem? Przypomnę sobie. Pani Antyk. O, przypomniałem sobie. Już się bałem, że sobie nie przypomnę. Witam pani Antyk. My sobie weźmiemy Humbling Bundle i zmieniamy dalej. Do DCS muszę przejść, tak? A rzeczywiście? Nie wiem. Możliwe, że do DCS. To się przyda. To jest dobry przedmiot. To jest bardzo dobry przedmiot. Steam Sale do wykupienia. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. To jest ostatnie i tak. Piętro. Kolejnego Soulhearta bym chciał. Idealnie. Bierzemy kluczyki, idziemy dalej. Jaką postacią gram? Gramy Blue Baby. Idę dalej, idziemy na walkę z bossem. A, to już walka z matką, więc tutaj oczywiście używamy Biblii. Bierzemy Polaroida, czyli musimy dotrzeć na walkę z albo Isaaciem, albo z Rosary. Wezmę, i tak mamy już Biblię. Albo z Isaaciem, albo z Blue Baby. Boże, nie umiem się wysłowić. Wróćcie po ten trinket. Który trinket zostawiłem? Ten, że na Liszu bym miał nasze Bob's Brainy. Wydaje mi się, że to jakieś specjalne nie jest przydatne na ten challenge. Ale BFF jest super. Teraz nasze Bob's Brainy będą zadawały chyba dwa razy większe obrażenia, jeżeli się nie mylę. A to się na pewno przyda. Mam kamień z X-em. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie działało na takiej zasadzie, że będziemy również mieli większy zasięg eksplozji, bo ja wtedy zdecydowanie częściej będę jeszcze sobie zadawał obrażenia, tego bym nie chciał. Uważaj na te skały, tak wiem, właśnie na tym piętrze nie lubię nigdy chodzić z czymś w stylu Thunder Ties, że możemy rozwalać kamyki przechodząc po nich, bo bardzo łatwo jest otrzymać obrażenia. No i już, proszę bardzo. Wrócę się do Challenge Roomu, zobaczymy co tam będzie. Polaroid ma biały kwadrat, a negatyw czarny kwadrat. No a tu są oba kwadraty, nie wiem. Gdzie jest więcej czarnego, gdzie białego? Złota skrzynka mnie nie interesuje, idziemy na walkę z bossem. Czy będzie częściej Darkwood? Właśnie, no mówiłem, Darkwood będzie, możliwe, że nie tak często jakbym chciał, bo po prostu nie mam czasem warunków do nagrywania Darkwooda, ale będzie, na pewno się będzie pojawiał. Mamy sporo bomb, tak naprawdę z jakichś głupich pokoi jak ten moglibyśmy się w ogóle wybombować i na nim nie stać. Kiedy nowy odcinek z Rimworld? Na jutro się postaram nagrać. Dobra, wiecie co, skoro idziemy na do chest, chyba nie powinienem używać kluczy tak często. Ryfek Draniu, ile mam lat według ciebie? A skąd mam to wiedzieć? Nie widziałem cię nigdy. Masz w niku 17, więc zakładam, że założyłeś to z 3 lata temu i masz 20, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem skąd miałbym wiedzieć. Kiedy kolejny challenge? Po tym challenge'u, od razu po nim gramy kolejny. Dawaj więcej odcinków z rzędu z Darkwooda, nagraj od razu, a nie po jednym. Właśnie chciałem nagrać więcej odcinków z rzędu, ale plery mi już nie wyrabiały. Nagrałem jednego dnia Isaaca, nagrałem zaraz po tym Rimworld, miałem zaraz po tym nagrywać Darkwood, ale no nie mogłem już wysiedzieć, naprawdę. Marrow nam nic nie daje na Blue Baby, więc idziemy na kolejne piętro. O, dobra. Isaac ma zwykły krzyż jako ikonę challenge'u, a szatan ma odwrócony na chłopski rozum. No o, dobra, mi się ciągle to myli. Nieważne. Nic ciekawego, idziemy na walkę z bossem od razu. Ale głupi pokój. Dużo czasu nam po prostu zajmie wyczyszczenie go. Dzięki Bogu to nie są te żółte, tak jak tutaj. Macki, do nich podejść za bardzo nie możemy. Dałoby się po sesji zagrać z tą w Lola, bo w tym tygodniu. Ale mam trzy kolosy całoroczne w jeden dzień. Ja muszę Lola na nowo ściągnąć w ogóle. Planowałem dzisiaj zagrać w Lola i sobie przypomniałem z pół godziny temu, że ja przecież Lola usuwałem ostatnio i nie mam Lola. Ale sądzę, że po sesji, czemu nie? Jakby była piątka z Discorda, w ogóle byśmy piątką mogli zagrać, to już w ogóle czadzior by był. Wszyscy na czacie głosowym. Bo ja zawsze lubiłem grać w Lola, tylko nie za bardzo miałem z kim. Kiedyś bardzo dużo grałem z Grubym, potem jak
gruby troszkę przestał grać, no to ja się przerzuciłem po prostu na inne gry. Dobra, dwa pokoje, jesteśmy przy walce z bossem. Ten jest bardzo głupi, więc się z niego wybombuje. O nie! Mamy bomby samonaprowadzające, przekleństwo. Bomb samonaprowadzający. Czyli tak szybko do walki z bossem nie trafimy jednak. Jaką mam rangę w LoL-u, jakiego czempiona mainuję? Nie mam żadnej rangi, bo nie grałem w LoL-a od trzeciego sezonu. W trzecim sezonie ostatnio miałem jakąś platynę i tyle. Platynę? Chyba platynę. Także od trzeciego sezonu nie miałem chyba rangi. No i tyle z info o LoL-u. Dawaj Pacifist Challenge. Będziemy lecieć po kolei. Nie wiem jak jest po Brains, ale będziemy go próbowali zrobić. Ej Ryfek, idź na hasza. No chyba nie. Na hasza poszliśmy na dzisiejszym challenge'u. To już mi wystarczy. Czemu ja to się w ogóle biję? Jestem głupi. Biblia dzwania, dokładnie. Nieważne. Nieważne, nikt nic nie widział. Ciu. Idziemy dalej. Jezu, ale jestem głupi. Idziemy dalej, mamy dużo zdrowia. Mieliśmy za dużo, musiałem sobie troszkę zwiększyć poziom trudności. Idziemy na katedrę. Cicho, cicho. Nic nie widzieliście. Świnia, nic nie widziałaś, prawda? Idziemy do walki z Isaaciem. Walka z Isaaciem już będzie troszkę trudniejsza. Tego się już troszkę boję mimo wszystko. Ale chociaż tego BFF-a mamy. Mimo wszystko tak bez żadnego przedmiotu atakującego oprócz tych mózgów, no słabo jest. Jakby tu był mały Brimstone, by był w niebo wzięty. To jest burger Ryfek. Witam, witam hater Jonka. Czemu hejtujesz Jonka? Kto to jest Jonek? Dobra, wydaje mi się, że to nie będzie droga do walki z bossem, więc chyba przejdźmy sobie w dół. Na Isaacu też Bibliuży. No na pewno, lecę pędzę. A tylko na szatanie użycie Biblii nas zabijać? Na Isaacu też. Już sam nie pamiętam. Ja w ogóle powinienem czekać między pokojami na ładowanie się Bob's Brainów, a nie tak wchodzę do pokoju bez żadnego Bob's Braina. Jonek to skrót od imienia Jonasz, a to nie wiedziałem. Dobra. Walka z bossem jest przed nami. O i proszę bardzo, jednak mamy Elkę i mamy walkę z bossem. Czyli stało się to, co mówiłem, że się raczej nie może stać dzisiaj na odcinku. Ej, was, nie, no chciałem mieć Algis. Jakbyśmy mieli Algis, to by była easy walka. Dobra, idziemy. Kamień z X-em gdzieś był, ktoś napisał, ominąłem. Wrócimy się, jak nie zapomnę. Siema Żydek, co tam u ciebie? A nic. Hoduję pejsy. Jak to mnie trafiło? Nie ma szans. O Jezu, jak ta kostka kosi. Jaka kostka, co ja gadam? Jak to mnie uderzyło po raz kolejny? Cube of meat. No tak, no kostka mięsa. Może być. Janusz, nie Jonasz, kurde. Zadziwiająco mało te Bob's Brainy biją. Tak mi się wydaje. Myślałem, że na BFF-ie to one będą robiły zdecydowanie więcej. A tutaj jakbym miał bić bez tych dwukrotnie chyba zwiększonych obrażeń. No to by była tragedia, padaka wręcz. Ale dobra, jakoś poszło. Mega dużo obrażeń straciliśmy. Ja jeszcze zobaczę, czy tam nie ominąłem czasem kamienia z X-em, jak ktoś pisał. Jest, rzeczywiście. Dzięki za info. Sprawdzimy sobie Secret Room może. Super Secret Room. A rzeczywiście, to jest Ball of Bandages. Nieważne, Cube of Meat, Ball of Bandages to jest praktycznie to samo. Idziemy dalej. Nie mamy w ogóle przejścia do Megashot.
kasztana. Ho, 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 co to za przedmioty dobre? Ja cię kręcę. Super. Czy ja chcę brać teleporter? No chcę. Z jakiegoś takiego mega padaki pokoju nas może wyteleportować. O, to jest zła droga, zła droga! To jest na pewno zła droga. Dobra, postaram się stąd wyjść. I wyteleportować bardziej w stronę walki z bossem. Pójdziemy w dół. I użyjemy teleportu potem. To na pewno nie jest droga do walki z bossem. Jaki to jest głupi pokój. To jest najgorszy pokój, jaki moglibyśmy dostać. To jest naprawdę straszny pokój. Dobra, ten mały dingle padł. Przejdźmy sobie może tutaj. I wystrzelajmy wszystkich z daleka. I powinno być ok. Harlequin Baby w ogóle ciśnie teraz na tym. Na BFF-ie. Dzięki Bogu mamy ten Holy Mantle. Bez tego byśmy już otrzymali obrażenia. Nie mogę cię w ogóle trafić, chodź tu. Chodź tu. Dobra, powinno teraz być luźno. Nasza ta zbija te kubki, ja jestem z tego akurat bardzo zadowolony. Dobra, używam przedmiota aktywnego. Tylko jeszcze przejdziemy tutaj, zobaczymy czy to jest ślepy zaułek, nie. Ale nas wyteleportowało! Masakra. Ale beznadzieja. Trochę bomb mam, trochę tych bomb mogę używać. Za ten pokój dostaniemy dwa ładunki, więc ja po raz kolejny będę tutaj używał teleportera i mam nadzieję, że trafimy teraz troszkę bliżej walki z Blue Baby. Czereśniak, to jest ze Szczecina? A, to mamy czereśniaka na... Kiedy będziesz w Szczecinie, bo nie mogę się doczekać. Nie wiem, kiedy miałbym być w Szczecinie. Z jakiego powodu? Jakie to są beznadziejne teleporty? Co to ma być w ogóle? Nie będę raczej w Szczecinie w najbliższym czasie, ale ten pokój jest straszny. O Jezu. To jest najgorszy pokój na świecie. Otrzymaliśmy obrażenia, ale ja już nie chcę się tutaj po raz kolejny teleportować, więc zabijmy do końca już te cage i tyle. I przejdźmy sobie w lewo. Czy ja chcę używać dalej teleportera? Nie wiem sam. Dobra, użyję. No nie! Ta gra mnie nienawidzi. O Jezu, ale koszmar po prostu z tymi teleporterami. Dzięki Bogu ten pokój jeszcze jest taki w miarę. I nie wiem, czy za niego też nie dostaniemy dwóch ładunków, chyba nie. Tak, tylko jeden, ale jest bateria. Idę tu na dół i teleport. Dobra, tu nic nie ma. Tu był łatwy pokój. Jaki to jest skówno. Po prostu tragedia. Za ten pokój dostaniemy dwa ładunki, więc tutaj od razu wchodzę. Ale są dzięki Bogu dosyć łatwy, więc nie powinno być takich większych problemów. Ale te teleporty są świetne! Genialne. Dobra, jedne obrażenia otrzymane, nic się nie stało. Dzięki Bogu mamy Holy Mantle. Ja bez tego to bym przerąbał ten challenge na pewno. A tak to jeszcze jest szansa. Także ja od razu używam teleportera. Jest! W końcu! I tak się nie opłacało, ale nieważne. Ale jest w końcu teleport pod walkę z bossem. Także mogę być szczęśliwy. Cud miód i orzeszki ten teleport, dokładnie. Cud miód i orzeszki, Boże, jak ja to lubię to powiedzonko. Ale wysnajpowany przez cały pokój. Dobra, Harlequin Baby zabije sobie Wara. Nigdy chyba za pomocą Harlequin Baby nie zabiję bossa. Pokczam.
A mógłbyś mieć więcej zdrowia, gdybyś użył Biblii. Jak to? Nie rozumiem. A, rzeczywiście, że na walce z... Nieważne. Dobra, z tobą to już powinno być luźno. Mamy Polaroida, więc tak naprawdę mogę robić coś takiego. No i cały Challenge Brains za nami. I teraz spacja! Super. Co odblokujemy za ten challenge? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Challenge Brains to jest. Stat Finder. Okej. Okay. Mamy nowy challenge'ik. Znaczy, nowy przedmiot odblokowany. Nigdy tego nie widziałem tak naprawdę. Trinket to jest. Okej. Okay. Gramy kolejny. Pride Day. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za challenge. Ja się może jeszcze napiję, zanim zaczniemy. I sobie wyprostuję plecy, bo mnie trochę bolą. Cześć Magdalenka, jak tam u ciebie? Byłoby śmiesznie, gdyby zginął. No bardzo bym się śmiał, naprawdę bardzo. Napiję się kolki. A wy już o jednym. Ile mam godzin w Isaacu? Nie mam zielonego pojęcia. Sporo. Nawet nieźle idzie ci przechodzenie tej gry? No nie spodziewałam się. Ta minka jest najlepsza. Zostały tylko trudne challenge. Weźcie mnie, nie straszcie. O, to jest fajny challenge. Mamy losowe strzały. Wiem, że mógłbym się tego trinketa chyba pozbyć, czy nie? Czy nie mogę? Mogę go wyrzucić? Nie, nie mogę. Czyli muszę z tym trinketem być przez cały czas. Mamy losowe strzały. Grałeś to w 2015 roku. Jezus Maria. Tak dawno temu? To nic dziwnego, że nie pamiętam. Czemu nie miałem tego odblokowanego, tego Statfindera? Nie przypominam sobie w ogóle takiego trinketa. No to tu mam losowe strzały familiara z losowymi strzałami i losowe efekty na trinketach. Ale ogólnie ja bardzo lubię Trolla Billa. Zazwyczaj daje fajne strzały, a to właśnie jakieś kosy. A to jakieś podwójne strzały, czasem poczwórne. Nie lubię natomiast naszego trinketa. Trinket jest dosyć słaby, te strzały latają wszędzie i mega trudno czasami jest coś trafić. Masz pięte plecy, kuzynka gra na skrzypcach, też ma ten problem. Okej, co mam z tym zrobić? Oni się zabili sami, ale to było dobre. Crackjack, co dostaniemy? Losowy trinket, którego nie mogę podnieść, świetnie. A ja się wrócę jeszcze po tamte pół Soul Hearta i lecimy dalej. Pokój specjalny, już wiem, że tutaj jest sklep chyba. Czyli tam jest pokój specjalny? Tak, jest pokój specjalny i to bardzo fajny pokój specjalny. Book of Belial, zwiększa nam obrażenia na pokój co trzy piętra, co trzy pokoje. I zwiększa szansę na Devil Room, jak go trzymamy. Uwielbiam to. No i mamy jedną trzecią przemiany w Bookworma. Bardzo fajnie byłoby dostać jeszcze dwie książki. Najgorszy ten challenge XL, trwa minimum godziny. Też ja go tak nie lubię, on jest w ogóle bezsensowny. Jest beznadziejny ten challenge XXXXXL. Był mega nudny do zrobienia na streamie i mega długo trwał. Ile razy już się udało zdobyć ten Angel Roomowy Brimstone, coś na te, nie wiem, mało, 4-5 razy może. Guardian jest ciężkim challenge'em, Onan Streak 2x10, ale chyba nie będę ci spoilerować. No słyszałem właśnie, że to są dosyć nieprzyjemne challenge, zobaczymy. Tak, będzie zapis tak jak zawsze. Zapis streama jest zawsze, nie wiem czemu ciągle się o to ludzie pytają. Wkurzający ten XXXL. No mówię, to tak naprawdę nie jest challenge, to po prostu zabiera masę czasu, jest jak robienie jakichś porządków domowych. Musisz to zrobić, ale ci się nie chce. Czy odblokuję D8? A jak się odblokowuje D8? To mogę wtedy odpowiedzieć na to pytanie. Aż tak dobrze tej gry nie znam, żebym wiedział, jak się wszystkie przedmioty odblokowuje.
Jak bardzo jesteś głodny? W ogóle nie jestem głodny jak na razie. Chociaż może troszkę bym zjadł. Coś tam bym zjadł, ale nie jakoś mega dużo. Także jeszcze raczej stream będzie trochę trwał. Chciałem ogarnąć ten Onan Streak, bo ja jestem na 1000000% pewny, że ja go nigdy nie robiłem. Kamień z X-em, a rzeczywiście jakiś był. Zaraz się wrócę. No i będziemy mieli wystarczająco dużo zdrowia, żeby wziąć sobie nawet 3 przedmioty za 2 serduszka w Devil Roomie. A co ja gadam za głupoty? Chyba, że jakiś da nam zdrowie. Nieważne, nieważne. W skali od Meraza do Mangetsu, jak jesteś głodny. Toruń. Chcesz gierkę wartą w tym momencie 54 zł? Nie wiem jaką. Kiedy koop z paździochem? Boże święty. Paździocha ostatni raz widziałem z rok temu. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Co to jest za challenge? To jest Pride Day. Challenge Pride Day, mamy losowe strzały, nie mamy treasure roomów, mamy Rainbow Baby, czyli familiara, który ma losowe strzały. I trinket, który ma losowe efekty trinketów, zmieniających nam kierunek lotu pocisków. Czyli się dużo dzieje na ekranie. Czyli jestem głodny jak piernik, dokładnie. Jak chcesz, mam 80 gier, mogę ci pożyczyć konto. Ludzie, ja też mam dużo gier, nie trzeba mi żadnego konta wypożyczać. Dobra, to mi się podoba. Idziemy dalej. Siema, Mr. Surf. No przepraszam cię, ale nie mogę cię dać do grupy, bo po prostu się źle zachowywałeś. Chyba, że ci dam drugą szansę najwyżej, ale no nie możesz ani wyzywać innych, ani nie możesz pisać źle. Rozumiem, że idea tego challenge'a traci to jest sens. Nie! Na nożu też mamy efekty losowe. Z nożem tak trochę za łatwo. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego nie? To jest najlepszy przedmiot na ten challenge. Tu chodzi o odblokowanie przedmiotów. A nie o jakieś pociski śmieszne. Co się w ogóle odblokowuje za ten challenge? Ktoś wie? Dzięki wam nie będę musiał czekać do końca challenge'a, żeby się dowiedzieć, co się odblokowuje. Boże święty, czemu dostałem tak dużo obrażeń? Mnie nie obchodzi, co każdy robi, mnie obchodzi, co ty robiłeś. Ja nie rozumiem, to jest najgłupszy argument dla kogoś. Ktoś coś robił też głupiego, no i co? D8 odblokowujesz, aha. Zarobiło D8, bo nie pamiętam nawet. D8 to jest to coś do zmieniania statystyk, czy to było D4? Nie pamiętam już. Jeżeli to jest ta kostka do zmieniania statystyk, to jest super, ja się mega cieszę, że to odblokujemy. Zmieniało staty, o, super. Ten challenge dotyczy chyba homoseksualistów, bo przedmioty są początkowo tęczowe. I co to ma wspólnego z homoseksualistami? Nie rozumiem. To jest Pride Day. Czyli mamy paradę. I mi się zawsze kojarzy, że to jest bardziej jak na jakiś challenge na 4 lipca w Stanach. I na moje urodziny. Mamy Damage Upa. Mamy Devil Room w ogóle. 12% tylko na to i się trafił Devil Room, ale super. Jezu, Rotten Baby się tak przyda w momencie, w którym mamy nóż. A ja bym chciał jeszcze przejść po piętrze i znaleźć jakiegoś Soul Hearta, ale chyba nie znajdę. Z Soul Heartem będzie problem, zdrowia nie mamy dużo. Powiem ci tak, na Onan Streak musisz uważać, jak i gdzie strzelasz. To chyba wiem, o który challenge chodzi, to jest ten challenge, w którym musimy... Że tam otrzymujemy obrażenia za każdy strzał, który nie trafi przeciwnika. Chyba coś takiego. Zaraz nam tu padniesz, dobra! Mamy dużo zdrowia. Nie martwcie się o to. Jak z tym meetupem w Łodzi? Mówiłem milion razy, że nie organizuję na razie meetupów, bo nie wiem, jak to wygląda ze strony prawnej. Boję się, że nikt nie przyjdzie i w ogóle. U nie, zaraz umrę. Dobra, teraz skupienie. Nie powinienem czytać czatu, powinienem zabijać tylko przeciwników.
I wracamy się po pół czerwonego serduszka. Co, nie mam w ogóle pieniędzy? Tyle razy już sklep mijaliśmy, nie mamy w ogóle pieniędzy. A w sklepie są często soul hearty, tak jak teraz. Ja potrzebuję tego soul hearta, koniecznie. A żadne coiny nie lecą. Coiny? Może być, jeżeli nie otrzymam obrażeń. I tego nie stracę. W ogóle bym tego nie podnosił. Ale to wleciało w nas praktycznie. Mamy walkę z bossem. Ja zaczekam z tą walką z bossem. Postaram się zdobyć soul hearta. Pół czerwonego soul hearta. To co? O, jest 5 coinów. Super. Idziemy do sklepu, kupujemy soul hearta i idziemy na walkę z bossem. Zrób własny challenge na początku gry. Dodaj sobie przez konsolę D8 i roluj statystyki za każdym razem, jak się naładuje. No ale co to za challenge? Gdybyśmy mieli sobie statystyki co pokój tyle. Czy ja wiem, czy coś ciekawego z tego by wyszło? Poza tym już parę razy na streamach mieliśmy D8 i rerolowaliśmy ciągle przedmioty. O, dobra, na kolejne piętro lecimy. Mnie słyszałem i usunąłeś wiadomość i pisałeś won do innych. Go karaoke na stream. O Jezu, to się w ogóle bym wstydził. Ale kiedyś zrobimy karaoke, na pewno. Kiedyś zrobimy karaoke, ale nie na streamie, tylko na Discordzie. W życiu tego nie będę streamował. A jak ktoś to nagra na Discordzie i to wyślę na YouTube'a, to go pozwę. I będę miał taką miniaturkę z tym młotkiem sędziego. Moja twarz taka poważna i tak pozwałem Discorda. Zamiast D8 daj sobie D100 i używaj za każdym razem. A wydaje mi się, że ciekawszym rzeczą jest po prostu podniesienie na zwykłym podejściu. Jak ten przedmiot się nazywał? Missing No. Do sobie teleport? Może być. Jakie strzały mamy! Ja cię kręcę. Missing No byłby ciekawszy chyba. Bo przy przejściu co każdy pokój dawałby nam loso, co każde piętro dawałby nam nowe przedmioty. Moglibyśmy zachować przedmiot aktywny albo mieć po prostu inny za każdym razem. I to mi się wydaje, że byłoby ciekawsze. Bardzo chciałbym kupić i soul hearta i mapę, ale wydaje mi się, że na mapie mi zależy troszkę bardziej, więc rozwalę te kamyczki i postaram się dostać jeszcze jednego coina. Wydaje mi się, że z jednym coinem akurat większych problemów nie będzie. A mapa by nam się przydała, bo skoro mamy nóż, jakoś specjalnie mnie nie interesują pokoje, od razu bym poszedł na walkę z bossem i każdego bossa z takimi obrażeniami raczej rozwalimy. Szczególnie, że musimy tutaj dotrzeć jedynie do serduszka matki. To nie jest dużo. Kiedy mam urodziny? 4 lipca. Kolejny kluczyk. Jak chcieliśmy kluczy, to nie ma nigdy. No nie, za dużo obrażeń otrzymuję. Ja też, wow. No to pozdrawiam cię, Kamila Prusik. Już wam milion razy mówiłem, jak to mnie rodzice trollowali, że moje urodziny to jest święto międzynarodowe, dlatego w Stanach są fajerwerki. Tak naprawdę tak nie było. I się dowiedziałem dopiero później. Dobra, idę otworzyć tą skrzynkę w Challenge Roomie, bo już mam dosyć po prostu tego latania i szukania jednego coina. Poza tym bardzo chciałbym dostać jeszcze dodatkowe 5 coinów i kupić soul hearta, bo tego soul hearta straciliśmy przed chwilą. Dobra, to pójdziemy po wszystkich pokojach. Jest dużo kup, może nam się trafi jakaś petrified poop albo kolejne coiny. Albo nic. Całe życie w kłamstwie, dokładnie. Nie znam osoby. Dokładnie taki sam pokój. Dwa obok siebie. Nie znam osoby, która się urodziła 29 lutego. Żadnej takiej nigdy w życiu nie spotkałem jeszcze. Bardzo fajny pokój. Przydadzą nam się te bomby. Nie ma szans. Nie ma szans. Idziemy dalej.
Kamień z X-em, bardzo fajnie. Ja znam proboszcza, taki złodziej był, co? O, super. Small rock. Zwiększone obrażenia, zmniejszony speed. No i ostatni pokój prawdopodobnie przed nami, do kresu wchodzić na pewno nie będę, bo nie mam zdrowia na to. I idziemy na kolejne piętro. Co oznacza ta jedynka na kostce? Zmieni nam wszystkie nasze przedmioty na zupełnie inne. Nie szukam, mi się wydaje, tych kolejnych 5 coinów. Bardzo mała szansa, że wylecą ze skrzynki szarej, więc idziemy teraz na walkę z bossem. Kiedy mody? Możliwe, że od następnego streama, bo już niedługo skończymy robić challenge, więc na zwykłych podejściach będę odblokowywał nowe przedmioty na postaciach. Natomiast na streamach będę grał prawdopodobnie challenge właśnie. Czy kogoś porąbało ostro tutaj? Co to było w ogóle? Jak ja miałem uniknąć tych obrażeń? Nie było szans. O mój Boże. Dobra, kolejny pokój. O, jest 5 coinów, wracamy się po Solharta. Jo, cię kręcę. Jak... To jak nie na meetup, to powiedz, kiedy na Zahira idziesz. O, na przed Zahirem mógłbym się spotkać z paroma widzami na Pietrynie i tyle. Idziemy na kolejne piętro. Ale ci się zesrał na twarz, dokładnie. Właśnie, jak ktoś ma problemy z ruszaniem paru klawiszy naraz, to to jest wina klawiatury, nie kompa, nie gry. Ja mam klawiaturę, która tam odczytuje wszystkie klawisze naraz, więc nawet jak naciśniesz 40 klawiszy, to 40 klawiszy złapie. Berlin lepszy od Zahira. Nie wiem, nie jadłem. Najlepszy jest kebab u mnie na mieście, w Skierniewicach, lokalny. Salam. Jak może Zahira nienawidzę, bo nie ma kebaba w bułce? Ja uwielbiam mieć kebaba w bułce, a tam nie ma, tylko w tych tortillach ładują. Nie wiem, czy ktoś jest też, kto lubi kebaba w bułce, a nie może go nigdy spotkać w normalnych kepsach? Judgment. Przywala nam biedaka, ale to nam średnio tak naprawdę nas to interesuje. Nie mamy w ogóle pieniędzy już. Tu i tak się nie będę wracał, więc chociaż może znajdziemy jakąś znajdźkę. O, opłacało się. Nie polecam Berlina w manufakturze. Nie jadłem nigdy. Jak jestem w Manu, to zawsze jem w KFC albo w Macu. Czyli standardowo. Kebab w tortilli jest najlepszy ryfek. No ja wolę w bułce. I dużo osób widzę, że też się ze mną zgadza. Bo w kebabie liczy się mięso, nie buła. Dokładnie. A tak to muszę jeść tą tortillę. Tych tortilli oni jeszcze tak ładują. To jest tyle kalorii. Masakra. Dobra. Ostatni pokój przed walką z bossem. Mamy 100% czas na Devil Room. O! Mamy bardzo dużo czerwonych serduszek. Dwa. Uuu, nie słyszałem ich. Gram prawie bez dźwięku. Jedyne co słyszę to pierdy z donate'ów. A tu możemy rozwalić sobie przejście. Serio, nic nie wyleciało z takiej ilości czaszek? Ale nie fart. W bułce ci się rozwala i dziwnie się to gryzie. Co ty gryziesz kebaba w bułce? Kebaba w bułce się je widelcem. Chyba, że o jakąś... Chyba, że się nie zrozumieliśmy i chodzi w ogóle o inny jakiś rodzaj kebaba. Uuu, mało w the void. To wezmę, bo i tak... Stracimy to zdrowie, a My Shadow nie pamiętam co robi nawet. A, przywołuje te pijawy chyba, w momencie w którym otrzymujemy obrażenia. Co my tutaj mamy? O, technology 0.5. Technology pół. Nigdy tego nie miałem i teraz nie będę miał, ale... Kiedyś na pewno dostaniemy. Idziemy na kolejne piętro. Mam bardzo dużo serduszek, dwa. Ryfek 2K19. Dobrze, Surf, dam ci drugą szansę, wyślę ci zaproszenie po streamie, jak nie zapomnę, jak nie to napisz do mnie komentarz, ale masz przestrzegać zasad ortografii od teraz na Discordzie, plus masz być na pewno miły, tak żebym nawet nie miał
Żebym się nawet nie zastanawiał, o. Na jakiego laptopa zbierasz? Jeszcze nie wiem, bo teraz masa nowych laptopów wyszła, tak jak mówiłem. Na dzień dzisiejszy z tych, co są, prawdopodobnie jakieś HP Omen 15 z GTX-em 1060 w środku. Dobra. Idziemy, walka z bossem. Wolisz KFC czy McDonald's? Oba lubię, bardzo lubię oba. Ale zazwyczaj częściej jem w KFC-u. Jurassic Shadow, to jest akurat bardzo dobry przedmiot dla nas. W momencie, w którym zginiemy, będziemy mieli dwa razy większe obrażenia i dwa Black Hearty. Za 3 dni złotą wbiję, o to się cieszę. To zrobię jeszcze w końcu tą platynową, bo zaraz Murder Cookies wbije pół roku. Mam... no z miesiąc sądzę, że chyba nawet już nie cały. Na zrobienie tej nowej plakietki lojalnościowej. Mega się w ogóle cieszę, że w końcu jest ta opcja wspierania normalnie na kanale też. Nie tylko na streamach i te plakietki się wyświetlają wam w komentarzach. Ten pół jest trochę dla nas bezsensowny, bo i tak zdrowia nie możemy na nim otrzymać. Więc ja się z niego wybombuję. O, a ten pokój już mi się podoba. Zdecydowanie bardziej. Znać jakieś soul hearty i się zabij. Wolę mimo wszystko trzymać ten Jurassic Shadow jako taka, wiecie, opcja po prostu ratunkowa. Jakbym przez przypadek umarł. I tak obrażeń nam jakoś specjalnie nie brakuje. Mamy mega dobre obrażenia dzięki temu, że mamy nóż. Te 4 złote, takie sztos, nie rozumiem. Eryk, keps w tortilli 100%. Dziękuję ci bardzo, Eryku, mimo że się nie zgadzamy. Żółwik dla ciebie. I tak, mam nadzieję, że mnie nie lubisz. Przestaniesz lubić za to, że jem kepsy w bułeczce. Jestem zawsze wielkim fanem kepsów w bułeczce. Mamy walkę z It Leaves. Mam szybkość poruszania się, mamy. Bardzo mam szybkość poruszania się. No widzicie, ale leciałem normalnie ciągle w lewo i nie za bardzo miałem jak tego uniknąć. Nadujmy Mom of the Void. Dobra. Żyjemy. A to już cały challenge. Aha. Jeszcze myślałem, że dalej idziemy. Nieważne. Udało się, odblokowaliśmy świetny przedmiot. A przed nami chyba jeden z trudniejszych challenge'ów w ogóle w grze. Czyli Onan Streak. Dobra, no znowu się napiję. Wody. Może się rozprostuję i gram. Dobra. Może wiecie co, nawet sobie podwyższę po prostu biurko i będzie mi się lepiej siedziało. Zrób fikołka, żadnego fikołka. Fitness z rywkiem, dokładnie. Będziecie troszkę teraz wyżej. O, może być. No i gramy. Onan Streak, zobaczymy jak to wyjdzie. Ile mam wzrostu? 1,85 m. Curse of the Labyrinth dostaliśmy, świetnie. Za każdy nietrafiony strzał w przeciwników otrzymujemy obrażenia, jeżeli się nie mylę. Ale to jest dobry przedmiot. Tamten komentarz z wyjaśnieniami pisałem 7 minut, żeby nie walnąć Orta. No i się bardzo cieszę i można za to cię chwalić. Jak nie zapomnę, to mówię, to mi wyślij po prostu info. Całe piętro. Chociaż jeszcze poszukam sklepu z Soulhearta. Albo nie, od razu walka z bossem. Ja chcę dostać... nie, z Soulhearta, potrzebujemy. Devil Room. Czy jak uderzę w TNT, to otrzymam obrażenia? Niech ktoś mi powie. Beczki może strzelać, okej. Okay. Się troszkę bałem. Trafisz beczki lub kupę, nie otrzymasz obrażeń. Takie pokoje są najgorsze.
Jak to działa w ogóle z Brimstone? Jakbyśmy mieli Brimstone'a, jakbyśmy otrzymywali obrażenia? Pierwszy strzał musi trafić przeciwnika, czy przez całą długość strzelania z Brimstone'a mam trafiać przeciwników? Nie wiem. Karta Strength, super. Eryk, dalej cię lubię. Dziękuję ci bardzo, Eryku. Żółwik dla ciebie z lewej ręki, bo się boję wypuścić przycisku i tego, że stracę zdrowie. PhD z chęcią bym kupił, szczerze mówiąc. Ale nie mamy na to zbyt bardzo pieniędzy. Nie działa z Brimstone'em, po prostu nie obrywasz. Aha! Nekon, na nagrodę w karaoke, co? Pozdro i pozdro, powodzenia. Dziękuję ci bardzo, Nekon, za hojnego donata. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Pamiętaj, żeby pod żadnym pozorem nie robić przemian w Bukorma. Rzeczywiście, bo to mogłoby nam troszkę rozwalić to podejście. Szukam kamienia z X-em i nie mogę żadnego znaleźć. Jestem troszkę smutny. Bo w momencie, jeżeli nie znajdziemy żadnego Solharta, ja mogę... O nie! Nie, nie, nie. Jeżeli nie znajdę żadnego Solharta, mogę... Nie mogę wziąć przedmiotu w Devil Roomie. Chyba, że użyję karty Strength i weźmiemy przedmiot za jedno serduszko. Strasznie niekomfortowo się czuję, jak trzymasz naładowane to Chocolate Milk. Ja się czuję dokładnie tak samo. Z monstra trzeba uważać, żeby nam nie odskoczył. Dobra, po całej walce. Insta restart przy swoim milku, dokładnie. Złote serduszko, to nam nie daje odporności na strzały, ale niech będzie. O nie, nie ty! Nie ty! Bo jesteś ty! Nie, nienawidzę go! Dobra, sam się zabije? Jest, poszło. Piżamy jeszcze, ekstra! Horror of Babylon, z chęcią wezmę. Może być. I stać nas teraz na PhD jeszcze. Wracamy się po PhD. Ale się boję, o Jezu. Whisky albo whisky. Chciałbym ci przypomnieć, że masz książkę. Tak poza tym, to poczekasz jakieś półtorej godziny, aż zrobię sobie żarcie. Dziękuję ci bardzo. Whisky, i z czym mam poczekać półtorej godziny? Nie mam zielonego pojęcia. Żółwik, dla ciebie wielkie dzięki za wsparcie. I tak, wiem, że mam książkę, trzymałem ją na prawdopodobną walkę z Krampusem, bo te pierwsze walki z bossami były dosyć proste. Wiem, że dostałeś bana podczas bycia top 1, ale nie martw się, będą regularne resety na kanale, na Discordzie. Tylko musiałbym jakąś nagrodę skombinować najpierw. One makes you larger, na pewno nie chcę brać. Idziemy dalej, tu jeszcze jakaś piguła leży, dwie są nawet. JK Games, siema Ryfens, już masz 3 złote, bo tak. Dziękuję ci bardzo, JK Games, żółwik dla ciebie, bo tak. Dzięki wielkie. Strzel i wyjdź z pokoju. A, okej, okay, bo musimy... Wystarczy, że strzał nie dotknie przeciwników. Tfu, nie dotknie ziemi. O, I found pills, możemy użyć. Idziemy dalej. Nie trzymaj ładunku ciągle, please. Już przytrzymałem i się boję tego puścić. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Kto bana dostał? Surf na Discordzie. Ale damy mu drugą szansę. Na jakim save gram? Na normalnym save, na którym robimy serię. Idziemy, kolejne piętro. Ej, czytaj mnie. Przepraszam, jak kogoś nie czytam, jest dużo wiadomości. Curse of the Lost, nie widzimy mapy, troszkę słabo. Muszę to zrobić. Ale beznadzieja. Lakapa dostaliśmy przynajmniej, już widzę, że jeden z tych koniów jest zielony. Ich nie lubię, oni często zmieniają kierunek poruszania się. Ale dzięki Bogu mamy naprawdę duże strzały i wydaje mi się, że te strzały jeszcze są większe z Pulse Wormem, więc go wezmę z nami. Te strzały powinny być fizycznie większe, tak pulsować. I... powinienem mieć łatwiej z trafieniem przeciwników. Nie trzymaj tego, bo mnie coś trafi, jak na to patrzę.
Właśnie, gdzie możemy, musimy dotrzeć? Do Isaaca, o kurde. No to będzie grubo. Pająki też mi się w ogóle nie podobają. Już sobie wyobrażam walkę z Widow. Weźcie mnie, nie straszcie, że tacy bossowie będą. Bałem się, że nie będziemy mieli zasięgu przez chwilę. W sumie fajny i ciekawy ten challenge. No, to jest dosyć fajny challenge. Trudny, trzeba przyznać, ale fajny. Roid Rage, świetny przedmiot. Ja go biorę od razu, mimo że moja maszyna zmienia przedmiotów. Zasięg nam zwiększy i speeda. A zasięg jest tutaj bardzo ważny. Nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, w której nie jestem w stanie dorzucić pocisku do przeciwnika. Więc Roid Rage na pewno będę brał. Dobra, walka z bossem. Big Horn, no... Głupi grzyb po drodze, nie widziałem. Ale ten Holy Light robi obrażenia. To jest przegenialny przedmiot. To nie jest moje ognisko, więc ten ogień chyba wejść nie mogę, jeżeli się nie mylę. Damage upów i tak nie potrzebujesz, bo większość schodzi na strzał. Zwykłych przeciwników może i tak, ale to by się przydało na bossów. No ja to biorę. Oho. Ej, w jakiej kolejności? Czy chcę ja mieć czerwone serduszko, czy nie? Nie chcę mieć czerwonego serduszka. Więc w tej kolejności niech będzie. Czy dużo płacisz podatki za YouTube? No jak duże? No standardowe, tak jak każdy. 18%. Tylko jeszcze nie mam aż tak dużych zarobków, żeby płacić pełną stawkę. Agu w sieci. Nekon ma frytki, zaprasza na jedzenie. No to wysyłajcie adres i ja to. Dziękuję ci bardzo, Agu. Żuwi dla ciebie. Wielkie dzięki za wsparcie. W odwrotnej kolejności byś zginął. Ja wiem, że bym zginął, ale miałbym 9 żyć, więc bym się wskrzesił. O to chodziło właśnie. Tylko wtedy byśmy się pojawili z czerwonym serduszkiem. Bez soul heartów żadnych. A tego nie chciałem. Whisky. Nie boisz się czasem, że donate, które dostajesz, są czasem wysłane przez dzieci bez wiedzy ich rodziców? Chodzi mi o gościa, który dał 30 zł i zrobił błąd ortograficzny. W wyrazie mówiłem. Miłej gry. Dziękuję ci bardzo. Whisky, whisky, nie wiem jak to czytać. Nie, czemu mam się bać? Bez przesady. Nie rozumiem, jak dziecko małe miałoby mieć dostęp do... Brimstone, ty... Nie rozumiem, jak dziecko miałe... Nieważne. Małe miałoby mieć dostęp do karty swoich rodziców. Jeżeli ma, to jest już ich problem, nie mój. Ten Brimstone to chyba nie była aż tak dobrze przemyślana decyzja. Priwiet, witam Subix. Ja muszę pierwszy strzał robić od razu z rozbiegu. Żeby mój strzał pierwszy uderzył przeciwnika. Witam broniarcie, bardzo serdecznie. Kiedy wpadasz i kiedy nagrywamy koopa w Isaacu. Także Brimstone'a małego to ja chyba bym używał głównie na walce z bossem. Chyba tak. Wiesz, przykład CES-a pokazuje, że dzieciaki mają bez problemu dostęp do kasy rodziców. No ale no mówię, to już nie jest mój problem, naprawdę. Nie wyobrażam sobie, jak ja miałbym jako dziecko mieć dostęp do pieniędzy rodziców i je wydawać na głupoty. Po prostu nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Jak do takiej sytuacji mogłoby w ogóle dojść? Co, miałbym ukraść ich kartę kredytową? Jak dziecko może ukraść kartę rodzicom? Nie wiem, naprawdę, to przechodzi moje pojęcie. Dobra, wszyscy? Jeszcze chyba jakaś jedna mała kubka została, tak? Co za głupi Brimstone, idziemy. A też te mordy wykrzywiam, jak dostaję obrażenia. Idziemy dalej. To był bardzo zły pomysł, ten Brimstone.
Jak na razie dał mi zdecydowanie więcej obrażeń jak cokolwiek na tym podejściu. Kiedy Calamity moc z broniary, mój Jezu, kiedy to było? Jeszcze na Redkini mieszkałem z nim. Nie. Normalnie lubię ten przedmiot, ale nie na ten challenge, nie ma szans. Byśmy po prostu wystrzelali pociski, które lecą w losowe strony, a ja tego nie chcę. Czad. Szczerze mówiąc, czad na ten challenge może być. Halo, kiedy najnowsze Don't Start? Jeżeli chodzi o Hamleta, to nigdy. Jeżeli chodzi o jakąś nową serię, to na pewno muszę najpierw zakończyć obecne. Maw of the Void. Z tych wszystkich przedmiotów Maw of the Void jest najlepsze. Czy ja mogę zrobić coś takiego? Haha, mogę! Ale beka. Grubo. Super. A jeszcze jest otwarty, nieważne. Ekstra. Po co ja wziąłem Maw of the Void? Przecież to będzie mnie zabijało. Nieważne. Idziemy dalej. Właśnie zepsułem sobie challenge, totalnie. Totalnie zepsułem sobie challenge. Będę miał strzały penetrujące, które wszystko będą zabijały. Zabiłem się, tak, kosy wziąłem. Kozy są penetrujące. Nie będzie zabijało, ktoś napisał. Zabiłeś się, Reed. Nie będzie zabijało, jak trafia, to nie zabija. Nie zabiłem się. Dobrze, wszystko przemyślane. Łacien хорошо. Dawaj, dawaj. O Jezu, jaka głupota. Wszystko działa, wszystko działa. Niczym się nie muszę przejmować. Nie wierzę, nie wierzę, w końcu. Co to ma być? Kiedy ja ostatni raz to widziałem? Kiedy ostatni raz to widziałem? Nam chuja dali. O nie. Ty trolu śmierdzący. Ale dziękuję ci bardzo. No i nie jestem już family friendly. Idziemy dalej. O nie. Idę dalej, nieważne. Baited. Dobra, idziemy dalej. Aż mi szczęka boli. Masakra. Za dużo się uśmiecham. Boom! Demonetized. Dobry challenge. Easy to robimy, kochani. Bloodbaga chcę chyba już teraz. Muszę uważać tylko, żeby nasze kosy uderzyły jako pierwsze. Jeżeli uderzą jako pierwsze, ja mam wyrąbane. Jeżeli przed tym rozwalę przeciwników za pomocą Brimstone'a, wtedy jest problematycznie. Safety Scissors się przyda, chcę to. Boli się szczęka, bo przeklnąłeś, dokładnie. Lokustów żadnych nie chcę, idziemy dalej. Shot speed up by się przydał, rzeczywiście. To jest chyba Leo. Albo coś, co nie wiem, więc nie chcę tego. To nie jest głupie. Ale coś lepszego możemy dostać. To jest dobre. To jest dobre. Zimno tu się robi, zwiększa sobie ogrzewanie, wiecie co? Leo było beznadziejne, nie chcę Leo. Teraz najważniejsze jest, abym... No właśnie, starał się... Ale prawie skurczu dostałem na szczęce. O masakra. Muszę się starać, aby... Mimo tego pierwszego strzału... Potem celować jak najdłużej się da za pomocą Maw of the Void. Żeby po prostu pojawiać sobie dodatkowe black karty.
Tyle razy ci to samo piszę, żebyś przeczytał, ale ty mnie nagle nie czytasz. Nie fair. I zawsze czytam to, jak piszesz, gdy mówisz, że nie czytam. Nie, nie dostanę Soul Heartów, jak pójdę do łóżka, ponieważ mam czerwone serduszka. Czerwone serduszka jedynie sobie mogę wyleczyć w tym momencie. Mogłem się wyleczyć, zanim tu wszedłem. Easy. HP up, super. Całe piętro za nami. Skoro mamy zdrowie, przejdźmy się do Curse Roomu. Mamy dużo zdrowia na piętrze. Dzień dobry, Igor Mroziak. Czerwone serduszka do łóżka, Lil Rynek na majku. Dobra, idziemy do Curse Roomu. Może coś ciekawego się trafi. Mamy bomby, więc jeżeli będą te ogniska, będę mógł je wysadzić. Teleport do Secret Roomu. Szczerze... Do Secret Roomu? Tak, do Secret Roomu. Szczerze mówiąc, z chęcią użyję. Ćwiartka ekstra. To następny sklep mnie bardzo interesuje w tym momencie. Teraz nie wydawaj serc na Devil Deal. Wydaje mi się, że to jest właśnie dobre podejście, że jeżeli nie będzie coś naprawdę genialnego, lepiej nie wydawać serduszek na przedmioty z Devil Roomu. Bo w tym challenge może być trudno. Mamy Chada, więc on będzie nam przywoływał ciągle pół czerwonego serduszka. Co cztery pokoje, to jest mega przydatne. Idziemy dalej. O nie, jestem gnój. Jeżeli jest ktoś... O, jest Łukasz. Dziękuję bardzo. Broniar tym razem. A nie lepiej jest nie wydawać pieniędzy, ale tutaj trzeba, bo tu mamy dużo. A rzeczywiście, mamy Money Increase Power. Rzeczywiście, nieważne. Zapomniałem, że mamy Money Increase Power. Także ćwiartka w tym momencie była dla nas sporym damage upem i tyle. Policja na miejscu, dokładnie. Na moich moderatorów można zawsze liczyć. Jak tu go trafić, żeby Brimstone go nie trafił? O, właśnie tak. Jaki challenge? Onan Streak. Ani razu jeszcze nie dał nam Maw of the Void Blackhearta. Trochę słabo. Dobra, na tym piętrze interesuje nas tylko i wyłącznie Treasure Room. Tak jak mówiliście, mamy Money Equals Power, więc nie chcę pieniędzy wydawać. Ace of Hearts się może przydać. Czym ja tu dostałem? Aż taki duży jestem? Nie. Strzały... wielokrotne są słabe, prawda? Bo jak strzelam potrójnie... Wszystkie muszą dotknąć, prawda? Więc chyba lepiej, żebym tego nie brał. Roluj to. Dobra, nie bierz. Zmieniamy. O, to jest dobry przedmiot. Dry Baby jest super. A do sklepu wejdziemy sobie dla beki. Jak najbardziej się opłacało. Jak najbardziej się opłacało. Dobra. Wiecie co? Ja zrobię coś takiego. Głupie krzesło mi ciągle opada. I chyba muszę stąd szybko wyjść, tak? Tak. Uff. Dobra. Ale tu jest spam. Jaki spam? Dobry czacik, prawda? Dry Baby zabije ci przeciwnika, więc łza go nie uderzy. GGWP, co? Czemu inner eye zmienił? Bo jakbym strzelał, to wszystkie strzały musiałyby za każdym razem trafiać przeciwników, inaczej bym otrzymywał obrażenia. Dlatego inner eye akurat na ten challenge jest bardzo słabym przedmiotem. Tak samo przemiana w bookworma, tak jak mi wcześniej pisaliście. Musimy dotrzeć gdzie? Do Isaaca, czyli oczywiście bierzemy Polaroida. Co tutaj mamy? Nic ciekawego, idziemy stąd. Nie mamy teleportu stąd. Kolejne piętro. Jak w pół piętra zdobyć 60 coinów, dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Chyba Brimstone pierwszy uderzył. Szkoda. Piguła, luck up. Od biedy może być. Super, kolejne black hearty. No ja mówię, ja muszę wskakiwać, uderzać pierwszego przeciwnika za pomocą zwykłego strzału, a potem wszystko robić, aby uderzyć ich tylko i wyłącznie za pomocą Maw of the Void. Każdy black heart teraz jest na wagę złota. Rozwal to lustro, Ryfek, masz PhD. Rzeczywiście.
Toaletkę musimy rozwalić, zapomniałem. Dzięki za przypomnienie. Lakap jest dobry, bo masz holiszota. A też rzeczywiście. Kolejny raz macie rację. I found pills. Czy ja chcę brać hematemizys? Chcę. Nie działa tak, jak myślałem. Nieważne. Myślałem, że zbije nas do pół czerwonego serduszka. Wtedy działałby efekt... To z chęcią użyję. Działałby efekt... Polaroida. Większość razy wystarczy, że ja strzelę po skosie i to już sprawi, że tylko i wyłącznie nasza kosa uderzy przeciwnika. A potem bez większych problemów jestem w stanie chodzić po pokoju i uderzać przeciwników za pomocą Maw of the Void właśnie. Dawaj, zrób dzisiaj wszystkie challenge z Afterbirtha. A ile nam jeszcze zostało w ogóle po tym challenge'u? No sam nie wiem, szczerze mówiąc. O, ale nie fajny pokój. Co ja robię tu? Uuu. Pan Fred, witamy panie Fred. Nie, schowałeś się, chamie. Wracaj tu. Nejcu, tak jak obiecałem, starczyło po ubezpieczeniu 10 zł. Dziękuję ci bardzo, Nejcu. Zaraz ci dam żółwika. Tylko muszę rozwalić tego śmierdzącego Freda. Dziękuję ci bardzo, Nejcu. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie kolejne. HP upa bierzemy. I Devil Room słyszałem? Tak. Pentagram. Nie, mam wystarczająco dużo obrażenia. A nie będzie przemiana czasem Lewiatana? Nie, szkoda. Miałem nadzieję, że to będzie przemiana w Lewiatana. No nic, idziemy na kolejne piętro, mamy 7 żyć, więc jakoś specjalnie się nie martwię. Czerwonych skrzynek nie otwieram. Czemu lecimy na trzecim? A czemu nie? Nie wiem. Tak po prostu. Mówiłem, że dam. A widzisz, słowny jesteś. Nie to co ja. O, będą odcinki z Hamleta. Boże święty. Ja naprawdę się nie spodziewałem, że tak bardzo mi się ten Hamlet nie spodoba. Power Pill. Może się przydać. Więc Power Pill sobie weźmiemy. Idziemy dalej. Karty nie wziąłem, jakieś karty. A miałem jakąś kartę, którą chciałem wziąć ze sobą? Ale nie pamiętam. Ja czekam na Remold dalej. No, na jutro postaram się nagrać, tak jak mówiłem. Kolejne Power Pill, super. Dwa piętra jeszcze tylko przed nami, tak w ogóle. Ja to nawet luźno. Ja mam złamaną rękę. No to liczę szybkiej rehabilitacji, Marcinie. Hej Ryfek, kiedy Rimmel? Jakby każdy miał dostęp do tych emotek i się pytał zawsze o Rimmel z tą emotką. No skończyłbym z YouTube'em, no skończyłbym. Dawaj dzisiaj back. O Jezu, przepraszam. Back asswards. Jest śmieszny ten challenge. O nie, wszedłem w pociski. Kolejne power pill? Boże święty, ile tych pigu mamy. One są bardzo dobre, więc akurat się z tego cieszę. Tu też prawie wlazłem. Sporo przeciwników, więc ja bym liczył na... O właśnie, Black Hearty. Super. One makes larger, w ogóle nas nie interesuje, oczywiście idziemy dalej. Spokojnie, mogę ci tam emotką zaspamić, jeśli chcesz. Oczywiście. Reklamuj wspierających. Emotkami. A, myślałem, że już idziemy naprawdę idealnie w stronę walki z bossem. Witam, Krystian... Michno. Kolejny Blackheart, super. Nekon, Nejcu, miksuj tą trutę. A nie do Nejty dajesz, kto trutę miksuje? Na jakim serwerze w Bettinie gracie? Dziękuję ci bardzo, Nekon. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Szalejecie. Kolejny stream śmierdzący Fredzie. Śmierdzący Fred, no to jest powiedzonko dzisiejszego streama. Kiedy Gothic Rift'u? Nie planuję. 3 razy One Mix Large dają nową transformację. Możliwe, że tak, ale nie chcę ich używać tak. Nie na tym challenge'u.
Nie, czemu po skosie strzeliłaś akurat? Chamie. No na Void, na pewno idziemy. Na pewno, na pewno. Nawet nie piszcie. Lamp of Coal. Świetnie, to jest akurat bardzo dobry przedmiot dla nas. Idziemy do The Chest. Pangea. No, słyszałem. I już spam minek, Boże Święty. No nie mówcie, że nie są ładne te minki. Że nie są dobre te emotki. Ale pokój śmieszny. To jest ostatnie piętro, więc tu chcę wszystko otworzyć oczywiście. Ale pierwszy raz ten pokój widzę. Bardzo fajne. Trochę za późno. Nejcu, po powrocie do domu będę. Dziękuję ci bardzo, Nejcu, za kolejnego donajcika. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. I tak jak mówiłem, ja z tym graniem jeszcze zrobię przerwę sobie po streamie na pewno. Od razu nie pójdę po streamie grać z wami. No ale późniejszym wieczorkiem, nie wiem, po 21, koło 22. Możemy sobie w jakieś kalambury pograć czy coś. Właśnie, mam ochotę na kalambury albo w CS-a. Lola nie zdążę ściągnąć raczej do tej pory. Chociaż może i zdążę. No, przypomnijcie mi pod koniec streama, żebym zaczął ściągać na nowo Lola. Te miny są prześwietne, daj mi więcej. Mogę się postarać, porobię kolejne głupie miny do kamery i pododaję je dla wspierających. Najlepsza praca ever, robienie głupich min do kamery i robienie z nich emotek. Naprawdę, najlepsza praca ever. Tutaj jakieś lole w nocy, a ja będę w pracy. Ale to nie będzie na streamie. Jak lol, to będę najprawdopodobniej grał ze wspierającymi na Discordzie. Czy grałem w Clicker Heroes? Tak, grałem. Tak, gram w lola, nawet mam serię z lola na kanale. Sprawda, jeszcze jest nie family friendly. Znaczy, nie była family friendly, ale jest. Okej, to się dogadaliśmy. Dziękuję ci, Nekon, po raz kolejny. Zaraz ci postaram się dać żółwika jeszcze raz. A to jest ostatni boss, jeżeli się nie mylę. Ej, czy to jest kolejny challenge, który my zrobiliśmy za pierwszym razem? Dobra, uciekam. Do później. No do później, Nekon, siemano. Witam dopiero przyszłą. Witam cię, Mariposa. No i super, to blokujemy, nie pamiętam czy pisaliście czy nie. Kidney Stone. Podobno to jest dobry przedmiot bardzo. Dziękuję ci bardzo, Nekon. O, żółwik. Nekon, Nejcu? Nie pamiętam kto już wysyłał, Boże, ale mi się mylicie. Co chwila wy wysyłaliście. Aż odświeżę, bo nie mogę pozwolić na taką zniewagę. Nekon wysyłał, o, a Nejcu idzie, dobrze. Co chwila wysyłaliście na zmianę, rzeczywiście. Boże święty. Oplutet. Kidney Stone działa podobnie jak Lead Pencil. A nie wiem jak za bardzo to działało Lead Pencil. Raz na jakiś czas chyba strzał z monstrem mieliśmy i tyle. Gdzie mnie wyganiasz? Ale nie ten N idzie. No wiem, przepraszam, myli mi się. Ja mam straszny pamięć do ników, imion, nazwisk, a jak jeszcze co chwila wysyłaliście na zmianę te donaty, to mi się w ogóle porąbało. Guardia nam został z Afterbirtha. To co, próbujemy zrobić ostatni challenge z Afterbirtha? Napiję się i chyba tak. Ostatni raz w LoL'a grałem w trzecim sezonie dużo. Wtedy miałem jedynie dywizję. Ludzie. Ale ja jestem słaby w tego LoL'a. Czemu? Byłem dobry nawet. Aha. O nie! O nie! Najgorszy challenge. Już widzę, co tu się dzieje. Mamy tego ziomala, który sobie chodzi z sercem Isaaca i to serduszko otrzymuje obrażenia zamiast nas. I on chodzi losowo ham. Więc trzeba będzie naprawdę uważać. Mój ulubiony challenge. Nie! Agu w sieci, to ja się wtrynie między nich, a raczej po nich. Dziękuję ci bardzo, Agu.
Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Za Guardiana odblokowuje nową runę. O, a jaką? Bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc. My oczywiście jesteśmy nietykalni, jakby ktoś nie skumał. Jedyne obrażenia, jakie możemy otrzymać, to w momencie, w którym serduszka Isaaca otrzyma obrażenia. O, właśnie tak jak teraz! Przestań ty! O Jezu, najgorzej. Czy pamiętam nazwę swojego konta? Tak, pamiętam. Rywcio się nazywam na LoLu. O co chodzi z tym challenge'em Lemon, że go nie lubisz? Bo ja się nie znam oczywiście. Jak to nie robię? Wszystkie challenge'e do tej pory chyba zrobiliśmy, jeżeli się nie mylę. Przestań, chodź tu, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie! Jak ja mam to przetrwać w ogóle? Przecież oni będą losowo totalnie strzelali. To jest tragedia do zrobienia. Wysłałem ci dane, ci ostrzegałem przed tym challenge. No pamiętam właśnie, dużo osób mi mówiło, że ten challenge z Guardian to jest tragedia. Także to jest chyba tylko taki lakowy challenge. Zobaczymy, czy będzie. No jak to pójdzie, zobaczymy, czy tam się poszczęści. Nie jest oznaczona, nie robiłem Lemos. Naprawdę? Mi się wydawało, że wszystkie robiłem. Możliwe, że rzeczywiście nie zrobiłem. Jeżeli tak, to po prostu przeoczyłem. No spam już poszedł na LoL. Blank runę. Przyjedziesz do minę. Co? No nie, no jak ja mam cię chronić, chamie? Musi stać przy nim po prostu, ale za mało obrażeń zadaje nasz mieczyk, żeby stać przy nim i zabijać wszystkich przeciwników, którzy pod niego podchodzą. Zdecydowanie za mało obrażeń. Damage upy mi też chyba nic nie dają, jeżeli się nie mylę. BFF w tym momencie jedynie by dużo dał. Tu Black Candle bym z chęcią kupił. Albo Soulhearta, żeby mieć Devil Room. Soulhearta. W końcu nie pójdzie ci tak łatwo. No w końcu challenge, w którym... Challenge, którego nie wykonam prawdopodobnie za pierwszym razem. Speed up, ja tutaj bym chciał dostać, koniecznie. Cofnąłem stream i masz zrobione dotychczas wszystkie challenge. No właśnie, zrobiłeś challenge Lemon, nie słuchaj go. Robimy to. Dobrze. BFF miałby większe hitboxy serca, ale to miałby większe hitboxy cały ten ziomuś. I nic na to nie poradzę. Kaiser.pl, ja nie będę gorszy. Dziękuję ci bardzo, Kaiser.pl. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. I broń Boże, nie myślcie, że jesteście gorsi, jak nie wysyłacie donate'u. Jak oglądacie i zostawiacie łapkę w górę, to już mnie bardzo wspieracie. Ten taniec głową. Ooo, 9 żyć. Ej, czy mi się wydaje, czy to działa w nieskończoność? Ten przedmiot? My i tak nie mamy obrażeń, prawda? Powiedzcie mi, proszę, jeżeli dobrze wiecie. Chyba działa to w nieskończoność, jeżeli mamy serduszko, ale to mi nic nie daje, prawda? Bo mam obrażeń. Zależne są od obrażeń nasze obrażenia z miecza? Czy nie? Miecz skaluje się z obrażeniami. Dzięki wielkie. Grubo! Biorę 9 żyć. Ja cię kręcę. Ale to jest fajne. Jup, z karabinków. Muchy, rzeczywiście, jakbym miał muchy, to jeszcze te muchy by robiły tak kosmiczne obrażenia. Dobrze jest, dobrze jest. Fajna szklanka z maka, a dzięki. Rzeczywiście, mam szklankę z maka na kole. No to powiem wam, że rzeczywiście, jeżeli nasze obrażenia się stakują, w sensie miecz stakuje się z obrażeniami naszymi, no to jest bardzo dobrze. Mógłbym teraz zrobić binda na myszce, który by klikał spację 100 razy w pół sekundy i tak zawsze bym tylko klikał myszkę przy wejściu do pokoju. Ale to już troszkę by było oszukaństwo, więc tak nie będziemy...
robić. O, cię kręcę, Vexatus! To ja też sypnę groszem, 100 zł. Jać się, dziękuję ci bardzo serdecznie, Vexatus. Żółwie, na ciebie wielkie dzięki za wsparcie. Kłaniam się nisko. Poproszę o serduszka dla Vexatusa, bo po prostu poleciał. Grubo. Groszem dokładnie, Butterfly. Fajny grosz. Car battery do przodu. Rzeczywiście, car battery by nam się przydało. Dobra, idziemy dalej. Ale dziś szalony stream jest po prostu. Co robię pod spacją? Pod spacją mamy przedmiot aktywny, który możemy używać w nieskończoność i nam zwiększa obrażenie. Wiem, że mogę zginąć, ale mamy 9 żyć, więc jest zdecydowanie lepiej. 9 żyć jest przedmiotem ratującym większość naprawdę mega słabych podejść. Słabe jest tylko to, że ja nie mogę się ruszać podczas używania przedmiotu aktywnego. Tu możemy wyjść i wejść za darmo. Dobra, chodź do mnie. Gombind. Nie no, nie bindujemy. Czy to się zalicza jako break? Chyba nie. Chyba jeszcze nie. Nie, zostaw, zostaw! Kamie! Czy ja jestem w ogóle jako tarcza? Czy ja blokuję strzały przeciwników, czy one przelatują na wylot? Bo się zastanawiam bardzo nad tym. Bo jeżeli ja blokuję strzały przeciwników, to jest bardzo fajnie. Blokuję, o super. Dzięki za infobronek. Biblię bym kupił. Z chęcią wielką. Ale nie mamy pieniędzy, więc kupię Solharta. Tu chyba też rumów nie mieliśmy, prawda? Tak mi się wydaje. Więc nie ma co się wracać, idziemy na walkę z bossem. O, ha, ha, czemu od razu w lewo poleciałeś? Powinieneś gdzieś indziej. A czy Tirsy cokolwiek dałem na tym mieczu? Szybciej atakujemy? To by było też spoko. Po co Biblia? Żeby zabić matkę i tliwna strzała. Łapcia, łapcia, do mnie, do mnie. Nie! O, nie mam jak tego uchronić. Kolejny przełom Gapiego, bierzemy oczywiście. Nie wiem, czy Gapi działa z tym mieczem, ale wezmę. Dobra. Całe piętro. Idziemy na kolejne. Ryfek przytrzyma Ctrl albo Shift. Ale po co? To wrzucimy Trinketa i pigułę. Nie, nie. Już nie pamiętam, o co się pytałem. Nie dają to tak, jak z Brimstone'em działa. Co nie dają? Jak działa tak jak z Brimstone'em, to powinno dawać muchy. Nie pamiętam, o co się pytałem, naprawdę. Gapi działa z mieczem jak Brimstone. Czyli działa, czyli super, czyli daje. To otwieramy skrzynki, skrzynkę czerwoną w Challenge Roomie. Jest szansa na przedmiot Gapiego. A Tirsy nie dają nic. O, dobrze. Broniar wie, o co chodzi. Broniar wie, o co chodzi. Zanim tu będziemy walczyć, trzeba poklikać trochę. Dobra. Powinno styknąć. Nie! Zostawcie go. No nie blokuje tych strzałów. Za słabo blokuje. Ale się nie opłacało. Kiedy zapominasz o pytanie, które sam zadać. Ale wiecie, jakie to jest naprawdę częste? Jak ja sobie gram, zadaję wam pytanie, potem dosłownie 30 sekund później się pytam o coś innego, a wy odpowiadacie tak albo nie. Dlatego najlepiej uwielbiam, jak ktoś odpowiada mi tak, możesz zrobić to i to, bo ja zawsze wiem wtedy, o co chodzi. Dobra, idziemy dalej. Agu w sieci wycofała komentarz. O nie, co się stało? Tirsy zwiększają częstotliwość obrażeń z miecza. No już sam nie wiem. Jedni piszą, że tak, drudzy, że nie. Nic ciekawego. Co to za challenge, Guardian? Challenge, w którym nie mogę strzelać, chodzę z... Zostaw go! O! Nie trafił. Super. Ej, rzeczywiście, One Makes You Larger teraz by było spoko, ale pisaliście mi milion razy, że One Makes You Larger...
naszego hitboxa nie zmienia, więc to tak samo by nie sprawiał, że jesteśmy większą tarczą. No i też tej żyletki nie mogę tak wcale używać od razu. Zaraz umrę. Nie mogę od razu używać żyletki, ponieważ stoję w miejscu, jakiej używam. Solharty, świetnie. No jak? Jak? O, patrzajcie, wszedłem do Golda. O, super. Ioi. No nie! Pozdro dla ciebie. Niedługo będzie może platyna pierwsza. Uff, tu się udało zablokować wszystko. Orbitale, ja potrzebuję orbitali w tym challenge'u. Orbitale to jest coś, czego pragnę tutaj. I większa szybkość poruszania się, koniecznie, większa szybkość poruszania się. Carbattery byłoby też spoko. Pozdro Ryrfek, pozdro Paweł. Won mi od niego, to jest mój kolega, nieważ. Jest jeden coin, idziemy po Solharta, idziemy na walkę z bossem, która nie mam zielonego pojęcia gdzie jest. Czy chcę jeszcze jeden? Nie zadawajcie mi nigdy takich pytań, naprawdę. To jest bardzo niekomfortowe, nieprzyjemne pytanie do odpowiadania. Nieważne jakbym odpowiadał na nie. Carbattery, bo dwa razy szybciej bym mógł klikać zwiększanie obrażeń. No umrę zaraz tu. A tak jak mówiłem, właśnie jest problem przy wejściu do pokoju, bo stoję w miejscu jak używam Carbattery. Jak używam przedmiotu aktywnego. I najzwyczajniej w świecie nie mogę go kliknąć tak dużo razy, jakbym chciał. To jest fajny trinket, Flat Penny. Pozwala nam... Serio, poszedłem w każdą stronę, tylko nie do walki z bossem. Flat Penny 50% szans na kluczyk po podniesieniu coina. Wiem, że mam 10 życia, ale szkoda ich tracić. Poza tym mamy i tak wejście gwarantowane do Devil Roomu, to jest świetne. Terdlingi. Stój w miejscu. Stój i się nie ruszaj, chamie. Haha, dobrze. Walki z bossami będą szły dobrze. Screw, Tirza, Pishot, Speed Up, nic nam nie daje. To sobie przedmiot biorę. Dead Touch. Zwiększa obrażenia. Więc może być, większe obrażenia na starcie będziemy mieli. Tu jest kluczyk gdzieś, tak w ogóle. O, właśnie. Idziemy na kolejne piętro. Wiem, że mamy mało zdrowia, ale już możemy tam raz umrzeć za takie Dead Touch. Ja bym kiedyś pograł w PoE, ale nie dziś. Nie w najbliższym czasie. Ale jak znajdzie mi ochota nagranie w PoE, na pewno napiszę na Discordzie. Bo coś siedzą mi te hack and slash'y ostatnio w głowie. BFF. Czy BFF działa na nasz miecz w ogóle? Jakby tak, to by było super. Ja wiem, że tutaj umrę, ale chcę i tak wszystko to otworzyć. No właśnie, nie było szans z dwóch stron. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Udało się. Ten challenge powinien się nazywać Broń mnie mój rycerzu, dokładnie. A hack and slash to Devil May Cry. Ale Devil May Cry to nie jest hack and slash chyba. Hack and slash to mam na myśli coś w stylu Diablo. Chociaż nie wiem, do jakiego gatunku się... O nie, nie idź do przodu. Do jakiego gatunku się Devil May Cry zalicza, szczerze mówiąc. Czered nam nic nie daje tak też w ogóle. Dopiero teraz się skumałem. Tu offspace, dwa razy więcej kluczy, może być. Tak, będzie seria z Oxygen Not Included. Najprawdopodobniej będzie. Sacrificial Altar naprawdę zjada i kolegę, i serce? O, to było genialne. Devil to slasher. A możliwe właśnie. Jaki teraz challenge? Challenge Guardian.
No właśnie, Sherry nam da obrażenia kontaktowe, ale nie ubroni naszego ziomala. Nie powinieneś brać itemów z Devil Roomów, skoro masz tego zioma. A dlaczego nie? Nie rozumiem. Bombak może się przydać. Jakieś tam bomby co parę pokoi będziemy dostawali. Ale czy to jest jakieś mega przydatne, to bym nie powiedział. Wolni przeciwnicy, to jest to co kocham. W tym challenge'u wolni przeciwnicy, nie strzelający, nie szarżujący. To jest to, czego potrzebuję. Miałem tak trudne, masz wtedy tylko miecz i sam dostajesz. Sam dostaję obrażenia, jak nie ma tego gościa i nie ma serduszka. Aha, no tak, rzeczywiście, bo serduszka nie ma. To rzeczywiście wcale nie jest łatwo. Wtedy my dostajemy obrażenia. O nie, one będą skakały. No i jest dobrze. No nie! Jak mogę stracić serduszko kościane? To jest beznadziejny pokój. Jeden z gorszych pokoi, szczerze mówiąc. Jak to mam zrobić? Jak? Powiedzcie mi. On musi po prostu dobrze pójść. O! 6 żyć jeszcze mamy jak coś. To ostatnie to jest życie takie dodatkowe z Gapi Scholar. On beznadziejnie chodzi. To są jedne z najgorszych pokoi. Eksplozje. Sklep? Pójdę do sklepu. A miałem kartę Lovers, naprawdę? Rzeczywiście kojarzyłem, że gdzieś kartę Lovers widziałem, ale myślałem, że zostawiłem na poprzednim piętrze, a chyba tutaj była. Kamień z X-em. 2 soul hearty, super. Dobij 10k damage z pamiętną żyletką, ale po co, jak nie zabiję nikogo, bo nie będzie nikogo w pokoju. Carbattery! Idź stąd, proszę cię, ja chcę wysadzić tego ziomala. Proszę cię, idź stąd. Super. Mamy teraz 2 razy szybsze zwiększanie obrażeń, jeżeli się nie mylę. Potrójne użycie już nam zwiększa obrażenia do 10 prawie, że. Także całkiem nieźle. Dobra. Poszło nieźle. Kolejny soul heart. Speed up. Speed up jest genialny. Size down. Trochę boli, ale ja potrzebuję tego speed upa. Lockdown nie chce. Chariot nic nam nie da. O nie. Lamp of Call też nam chyba nic nie da, jeżeli się nie mylę. Kolejne piętro. Kiedy Darkwood, jak nagram, ludzie? Muszę mieć możliwość nagrania Darkwooda w nocy, bo po prostu są ciągle u mnie lokatorzy, a nie chcę ich budzić. Zrobimy ten pokój. Sądzę, że starczy obrażeń. O Jezu, jak oni padają. To mi się podoba. To może być nawet okej. Moon, teleport do Secret Roomu z chęcią. Dużo kluczy mamy. Do 8 kluczy zejdę. No i wystarczy. Boję się, że on się wysadzi i obok będzie serduszko moje, więc lepiej nie ryzykować. Wiecie, z czym mi się podoba ten trinket? Ja widzę, gdzie jest ten ziomal, mimo że on jest poza moim ekranem. To jest dla mnie super. Zostańcie tu, zostańcie i już jesteśmy w domu. Mega mi się to podoba, że go widzę z daleka.
Czy ktoś coś napisze na czacie? Nie wiem, czy mi się czat nie odświeża. Nie mam żadnej wiadomości od dobrej minuty. A na żywo jestem, stan transmisji działa. Kropeczka. O, jest coś. Dobra, po prostu nikt nic nie pisał. Ale spam teraz poleci. Dobra. Tu ale spam poleciał. Dobrze, jednak wszystko działa. Działa, działa, wszystko. Speedupy, więcej speedupów potrzebuję. Nie nadążam tutaj po prostu za przeciwnikami. Ludzie po prostu nic nie piszą, spokojnie. O, ktoś tu został jeszcze. O, yes. Black Candle, z chęcią bym kupił, ale raczej nie będzie mnie na to stać, niestety. No, mimo wszystko zaczekam do końca piętra. Wrócimy się tutaj na chwilę. Jeżeli nie uzbieramy pieniędzy, przyda się Polaroid. Jeżeli nie uzbieramy pieniędzy, najzwyczajniej w świecie zmienię przedmioty i mam nadzieję, że dostaniemy jakiegoś Soulhearta. Jak głodny jestem? No powoli się robię głodny. To jest ostatni challenge dzisiaj. Czy ja mogę na nim grać? O, mogę. I to nie w ten sposób, jak chciałem. Double active. Boże święty, kiedy ja tą kartę ostatnio widziałem? Nic ciekawego. Sacrifice Room też nie działa. Jak to Polaroid mi nic nie da? Czemu miałby mi Polaroid nic nie dać? Jak otrzymał obrażenia i mam pół czerwonego serduszka, to powinien się załączyć, tak? Czy nie? Możesz używać kolcy, ile chcesz, bo nie dostaniesz obrażeń. Czemu mogę używać kolca, a nie mogę używać Demon Begara? Wydaje mi się, że to tak nie działa. Wiem, już piszesz 10 raz, że nie wiem, jak się liga zmieniła. Jak nie czytam czegoś na głos, nie znaczy, że tego nie widzę. Pamiętajcie o tym. Polaroid serca nie chroni. Okej. A no rzeczywiście, na mnie będzie tarcza, nieważne. No to idziemy na walkę z bossem. Wrócimy się jeszcze do tego sklepu, zmienimy przedmioty, może się trafią soulhearty jakieś. Dobra, odejdź i nie wracaj tutaj po prostu. Jest jeden soulheart. Nie podchodź tu. Idź stąd. Dobrze. Kolejny soulheart. Idę zbierać dwa coiny. Tam jest coś fajnego. Go Sacrifice Room. Ale Sacrifice Room no, nie ma szans. Skoro nie działa Demon Beggar, to Sacrifice Room też nie będzie działał. Dobra, jeszcze jeden coin. Jeżeli to jest Chaos Card, to jesteśmy w domu. Jest szansa, że to jest coś innego, jak tam Era Walk, czy coś w tym stylu. Jeszcze jest jedna karta, którą mam odblokowaną, ale jest spora szansa, że to jest Chaos Card właśnie. O, Ancient Recall, jeszcze to. Ale ktoś zgadł. Nic ciekawego, nic ciekawego. To w klaps i wezmę fulla. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Challenge, jak znienawidzić Punching Baga, ale ja go i tak już nie lubię. To era, a to widać było wcześniej, to idzie rozpoznać te karty po wyglądzie. Idziemy na serduszko, więc bez różnicy, bierzemy Polaroida, co jest tutaj. To jest dobre, ale... Nie, wolę mieć to, co mam. Idziemy dalej. Negatyw byłby lepszy. A rzeczywiście. Totalnie bez sensu wziąłem Polaroida. Ale i tak mamy za dużo zdrowia, więc Polaroid by teraz nie działał. Chyba, że stracilibyśmy trochę zdrowia. W jakiś sposób, nie wiem w jaki tak naprawdę. Jedynie w Devil Roomie na tym piętrze moglibyśmy wziąć przedmiot, stracić serduszko i wtedy negatyw by działał. A to i tak nie jest jakiś mega dobry efekt. Na Void, na Challenge'u Guardian, czy wy jesteście normalni? Czy wy jesteście jakimiś sadystami, nie wiem.
Czy jest w ogóle przypadek człowieka, który zrobił, no oprócz jakiegoś zbrejkowania? Czy jest przypadek człowieka, który zrobił Guardiana na Guardianie Void? Jestem ciekawy. Smolok słaby był, bo slow down. No też stwierdziłem to już po wzięciu przedmiotu, ale... Mówi się trudno. Delikatny damage up nie jest w ogóle tego warty. Jakbym miał dwa razy większą szybkość poruszania się, to ja bez większych problemów mógłbym mieć tak naprawdę miecz w jedną stronę, ciągle klikać spację, a się po prostu bym kręcił wokół przeciwników. Nie musiałbym mieczem w ogóle wycelowywać. Kolejny kamień z X-em. Najpierw przeciwnicy właśnie są z jednej strony. Ja mogę ciągle tylko chodzić i załączać po raz to kolejny przedmiot aktywny. O, nie spodziewałem się, że to eksploduje. Nieważne. Walka z bossem, podwójna, czyli pewnie Fred. Jaki snajper! Soulheart, uff, dzięki Bogu. Nie wchodź, nie wchodź na ten śluz, nie wchodź. Idź stąd. Idź stąd! A, nie działa ten śluz na ciebie. Nieważne. Nieważne. Co tu jest? Trzy skrzynki. Serio? Idziemy stąd. Biorę kartę full i idziemy stąd. Kolejne piętro przed nami. Ostatnie już. Spora szansa, że się uda. Zostawię Eternal Hearta? O nie. Serio? To słabo, szczerze mówiąc. Kamień z X-em. Potrzebuję tych Soulheartów teraz koniecznie, a muszę mieć tarczę przed walką z matką. Tak naprawdę nie powinienem ich teraz brać, powinienem Soulhearty zostawić i przechodzić na kolejnych życiach zwykłe pokoje, a na samą walkę z matką już zostawić Soulhearty. No, jak? Czemu na nim się pojawił? Zostawię tego Soulhearta. Znam Geometry Dash. Wiem, co to za gra, ale nigdy to nie grałem. Dobrze. Ja się stąd nie ruszam. Jak oni będą gdzieś blisko, to ja mam przerąbane. Dobra, jednak się ruszam. Idziemy po Soulhearta, idziemy na walkę z serduszkiem. Jeżeli uda się po raz kolejny zrobić trudny challenge za pierwszym razem, będę mega szczęśliwy. W prawą stronę miecz i lecimy. Zostawcie to! Nie! Ale nie! Mamy życie! Mamy życie! Tak? Jest! Jest! Dobrze! Ale już się obsrałem. Co odblokujemy? Nawet nie wiem. Runę, tak? Blank rune, o super. Jest! O Jezu. Udało się, dobra. Ja powoli będę kończył chyba. Zrobię sobie przerwę dłuższą. Wbiję na Discorda koło 22, coś w tym stylu i sobie pogramy w coś. A teraz sobie coś zjem i odpocznę. Za pierwszym razem. Zero deaths, zero deaths. A ktoś mi mówił wcześniej, że Ryfek, nie bierz tego 9 żyć, bo zginiesz przez to. No jak? To jest najlepszy przedmiot, jaki mogłem wziąć. Pokaż ludziom, że lemon zrobiłeś. O właśnie. Challenge. No, nawet gdzieś lemons. Malina aka Paweł, gratulacje, 20 zł. Dziękuję ci bardzo, Malina. Żółwik dla ciebie, wielkie dzięki za wsparcie. Poproszę serduszkę dla Maliny, bo dzisiaj też poleciał ostro. To, że tu się wyświetla niżej lemons nieprzekreślone, to znaczy, że nie zrobiłem tego challenge'a. On jest zrobiony, widzicie? Numer 12. Lola pobieraj, unban dla Surwa. Dobrze, wszystko chyba wiem. Dobra, chyba wszystko zrobione. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się
odcinek podobał. 6% celu dziś weszło. O, to super. Mam nadzieję, że nie wam się spodobał, znaczy odcinek. Stream. Widzimy się niedługo. Jutro postaram się nagrać kolejnego Izaka. Także trzymajcie się i pa pa. Cześć, dzięki wszystkim wielkie za wsparcie, za oglądanie.